Dzień dobry, witamy wszystkich na kanale Filozofia Tak Bardzo. Dzisiaj mamy gościa specjalnego, doktora, właśnie, Piotr Stankiewicz. Czy mogę mówić doktor, czy nie za bardzo, bo też zastanawiałem się przed chwilą, czy tutaj... Myślę, że doktora to zostawmy już na przedstawieniu, a mówmy sobie po prostu po imieniu. Tak, tak, tak. Witaj, bardzo dziękuję za zaproszenie. Witam wszystkich Państwa słuchaczy, radiosłuchaczy na falach internetowych. Cześć, witajcie. Tak, witamy też na Spotify, bo tam później wrzucamy nasze odcinki. No, tematem dzisiaj jest nowy stoicyzm. Piotr Stankiewicz jest autorem wielu fajnych książek. Po pierwsze, no to jest chyba jedna z tych pierwszych takich najbardziej znanych Sztuka życia według stoików. Mamy też dwie bardzo fajne książki o Polakach, o różnych przywarach i które właściwie, od których ja zacząłem, jakby poznałem w ogóle Piotra Stankiewicza jako autora, a później okazało się, że Piotr jest to od razu ci w naszej filozofii tak bardzo. Że to też jest czytane, tak? W sensie, bo to faktycznie są takie trochę dwa nieidealnie spójne nurty, ten filozoficzno-stoicki i ten właśnie o sprawach innych. Fajnie, że to dociera, bardzo miło mi to słyszeć. Tak, ja kiedyś miałem z tym do czynienia, jak jakieś prezenty, nie prezenty, tam znajomi powiedziałeś, zacząłem to czytać, to jest niesamowite o Polsce, szczególnie są jakieś tam, ale o tym może jeszcze trochę później powiem. I jest oczywiście, to jest właśnie okazja, dlaczego myśmy się spotkali. Dzisiaj został wydany Dziennik Reformowanego Stoika. Piotrze, jest to dziennik, który jest kontynuacją, rozumiem, że tej książki, tam też o tym piszesz, tej pierwszej o stoikach, ale nie jest taką kontynuacją, że trzeba pierwszą przeczytać, można od razu zaczynać od dziennika. No i od razu pytanie, bo też nazwaliśmy ten stream nowy stoicyzm, jaka jest różnica może pomiędzy tym starym stoicyzmem i nowym stoicyzmem? Mamy jakieś klasyczne szkoły, stara szkoła stoicka, mamy tą nowszą stoicką szkołę, Rzym i te sprawy. I do tego też pytanie zostało zadane na czacie, po co nam nowy stoicyzm, jeżeli mamy stary, skoro ten dobrze się sprawdza? No, tak ogólnie najpierw zadam, co to jest w ogóle ten nowy stoicyzm, skąd to się pojawiło? Stary, te pytania, które zadałeś, to można by mówić 3 godziny bez przerwy już o nich. Ale no postaram się, wiesz, nie utonąć w tym. Raz jeszcze dzięki za zaproszenie. Dla porządku dodam, tak, i wyszła teraz książka Dziennik Reformowanego Stoika. Dla porządku jeszcze tylko dodam takiej jakby informacji, że ona jest w komplecie z czymś, co się nazywa kalendarz stoicki na rok bieżący. Tutaj akurat jest z adnotacją od mojej córki. To nie, ten egzemplarz nie jest na sprzedaż, ale jak najbardziej na stronie tam kalendarzstoicki.pl można się zaopatrzyć. To jest, jak widać, jest do kompletu z książką, więc polecam obie rzeczy serdecznie. To jest jeden punkt. Drugi punkt jest tak, że faktycznie ta książka, którą pokazałeś, ta z czerwoną okładką, wcześniej była pomarańczowa okładka, to jest książka sprzed lat praktycznie 10, no 9 lat teraz minie w kwietniu od premiery. To jest jedna z Sztuka życia według stoików. To jest jedna z pierwszych książek, która wyszła w Polsce. Nie stricte pierwsza, ale ona taka naprawdę jedna z pierwszych książek, która w Polsce wyszła o tym, co nazywałeś nowym stoicyzmem, czyli jakby o tym nowym ruchu, o tej fali zainteresowania stoicyzmem. No i cóż, ona się jakąś tam niezłą poczytnością, popularnością cieszyła, no i ten temat kontynuuje w tej nowej książce. Natomiast jest kilka zmian faktycznie. Ja tu nie staram się już opowiedzieć tego stoicyzmu tak jakby stricte w odniesieniu do klasyków, tak? Bo jeśli czytałeś, czy choćby przeglądałeś, albo choćby jeśli otworzyłeś tą książkę, tą czerwoną, tą starą, no to widzisz, że tam jest wszystko jakby ad literam, tak? Jest cytat z Epikteta, Marka Aureliusza, Seneki i boom, mój komentarz, w którym staram się opowiedzieć to współczesnym językiem, te stoickie sprawy i na jakby według współczesnym językiem. Natomiast ta obecna książka, Dziennik, jest dużo bardziej już współczesna, tak? Ja tam nie trzymam się niewolniczo tych starożytnych filozofów, tylko raczej staram się śledzić nowe zdarzenia bieżące, tak? W sensie jakby życie, które płynie tu i teraz. Ona jest za lata 2014-2017, więc tam mamy takie stoickie czy filozofujące komentarze do różnych rzeczy, tak? No jest aneksja Krymu, jest przejęcie władzy przez PiS w Polsce. Też bardzo dużo takich spraw osobistych, prywatnych.
różnych analiz takich, które są jakby idące w różne strony, tak? Jakby tutaj i założenie jest takie, że staram się pokazać, że ten stoicyzm jest taką platformą czy sposobem myślenia, życia i działania, który nie polega na tym, że musimy tego Marka Aureliusza katować o nieskończoność, tylko że właśnie chodzi o realne zastosowanie tego do naszego współczesnego życia tu i teraz. I tak starałem się tą książkę napisać, żeby tę książkę, żeby tego ducha oddać. To by było po drugie. No i po trzecie, dlaczego nowy stoicyzm, skoro jest stary, tak? Nazwa, którą ja się stricte, bo jakby są różne nazwy, tak? Jakby formalnie rzecz biorąc, neostoicyzm to jest coś, co było już w XVI wieku, czyli jakby ta pośredniowieczna, renesansowa fala zainteresowania stoicyzmem. Nowy stoicyzm stricte, w sensie A New Stoicism, to jest tytuł książki profesora Beckera z 98 roku. No to, co ja robię... No to i to jest, od tego się zaczyna, przepraszam, że wejdę w słowo. Trudno powiedzieć, gdzie to się zaczyna, bo to jest taka wzbierająca fala, tak? Na pewno, wiesz, druga połowa XX wieku, a już z całą pewnością ten cały wiek, już ćwierć wieku prawie minęło do XXI, to jest już jakby dużo rzeczy wychodzących głównie w świecie anglosaskim, ale nie tylko, właśnie o stoicyzmie, tak? I z mojej perspektywy, ja profesora Beckera i bardzo szanuję, no jakby merytorycznie, i on mnie zainspirował do wielu rzeczy. I no też miałem przyjemność poznać go osobiście, on zmarł w 2018 roku, mieliśmy okazję się ileś tam razy spotkać, więc dla mnie to jest bardzo ważny punkt odniesienia, natomiast no jest to taki dosyć arbitralny, tak? No jakby wcześniej były też, to nie jest tak, że wtedy ten stoicyzm, ten powrót do stoicyzmu wymyślono, to jest pewna fala zainteresowania, no i w ramach tej fali zainteresowania ja funkcjonuję. I faktycznie to, co robię, nazywam tym stoicyzmem reformowanym, no żeby podkreślić kilka takich różnic interpretacyjnych ze stoicyzmem starożytnym, o których no, mógłbym mówić generalnie długo i tu pytanie, w którą stronę chcę. No czy może ja konkretnie jakieś pytanie zadam, co z, na przykład z fizyką, logiką, logika, która dzieli się tam na retorykę, dialektykę, co z tym wszystkim? Rozumiem, że fizykę odrzucamy, bo mamy nauki, bo to ciągle też podkreślasz wagę w tych książkach nauk, tak. Że my nie zajmujemy się tym, tą nauką, nas tylko interesuje postawa życiowa. Natomiast co na przykład z, co tam było, fizyka, logika i jeszcze tam jeszcze no, fizyka, jedna rzecz. Fizyka, logika i etyka. I etyka. I z no, tych trzech, no fundamentalnie... Etyka tylko przeżywa. Nie zapomnij, że tylko przeżywa, tak? Bo w stoicyzmie ważna jest pewna taka kompletność myślenia. Natomiast ta kompletność myślenia ja nie... Tak jak powiedziałem, pewna platforma do no, myślenia o, wiesz, o sobie i o świecie. Natomiast tej kompletności myślenia no, ja zupełnie nie rozumiem jako takiego, wiesz, wiernego jakby trzymania się tego, co Marek Aureliusz myślał o, nie wiem, o orbitach komet, bo w ogóle nie wiedział, że coś takiego jak orbity komet istnieje, tak? Znaczy chodzi o pewną taką postawę wobec rzeczywistości, tak? Która jest no, zogniskowana etycznie, ale nie tylko. I tutaj przykładem może być to pojęcie zgodności z naturą, z którego bardzo ci starożytni stoicy byli znani, z którego bardzo jakby czerpali i to była jedna z takich podstawowych zasad, no, którego do pojęcia ja w tym moim stoicyzmie reformowanym no, nie używam, a jeżeli już, to je dosyć krytykuję, tak? Bo uważam, że w świecie współczesnym to pojęcie natury czy zgodności z naturą no, jest no bardzo problematyczne i niejasne i nie tu, jakby w świecie Marka Aureliusza ono bardzo wiele, ono było takie oczywiste, zrozumiałe samo przez się, co znaczy żyć zgodnie z naturą. Dzisiaj przy dzisiejszej technologii, przy jakby w antropocenie, który zmienia oblicze planety Ziemia, jakby bardzo trudno jest myśleć o naturze w kategoriach no, takich normatywnych, tak? Znaczy trzymanie się tej kategorii, że o, trzeba żyć zgodnie z naturą, niewiele tak naprawdę daje. Natomiast spojrzenie od strony, i to jest właśnie Beckera propozycja, spojrzenie od takiej strony, że co to znaczy życie zgodne z naturą? No być może to znaczy po prostu życie zgodne z faktami, czyli jakby żeby budować nasze sądy etyczne i decyzje praktyczne na podstawie możliwie kompletnej wiedzy wejściowej. Skąd jest ta wiedza wejściowa? No przede wszystkim głównie czy w znacznej mierze z nauki właśnie. I dlatego właśnie podkreślam w książce, no, że stoicyzm jest filozofią naukową, tak? W tym sensie, że powinniśmy bazować na konkretnej i określonej wiedzy, podejmując te decyzje, które podejmujemy, tylko że tu jest taka sprawa, że ja się rozgaduję i nie chcę, żeby to było, wiesz, jasne, ja od razu zadam takie pytanie, bo wydawało mi się, że stoicyzm jest taką jedną całością, przynajmniej tamten, tak. Że tam jest właśnie, że wprost z ontologii, tak, z takich podstaw wynika etyka.
że na przykład mamy determinizm, mamy jakiegoś Boga, Logos, jeden jakiś rozum ponadświatowy i teraz to jest wszystko związane logicznie. Natomiast tutaj, czy te tezy determinizmu, one się zachowują w tym nowym stoicyzmie? Czy co się z nimi dzieje? No tutaj ja jestem nieortodoksyjny, tak? Mhm. Tutaj jednak jestem stoikiem reformowanym. Ja niespecjalnie korzystam z tych koncepcji, wiesz, deterministycznych, tak? I to jest pewnie taka najbardziej nieortodoksyjna myśl, tak? Czyli jakby tutaj ta różnica jest pewnie największa. Moim zdaniem dużo więcej nam stoicyzm da, dużo bardziej nas zainspiruje i dużo bardziej jakby ten stoicki sposób bycia będziemy mogli pociągnąć, jeżeli będziemy myśleli o nim raczej w kategoriach takich, jakby jak zachować stoickie myślenie, czy jak zachować ten stoicki spokój wobec świata, w którym się okazuje, że ten ład, porządek i determinizm są trudne do znalezienia, tak? To są jakby w pewnym sensie dwa takie sposoby myślenia, tak? No, jakby to Marek Aureliusz już rozważał, on jest tutaj tym, do kogo się chce odwołać, że z jednej strony możemy sobie powiedzieć, że świat jest uporządkowany, wszystko w nim jest po coś, wszystko jest w jakby konkretnej harmonii odpowiedniej, no i w związku z tym naszym zadaniem jest znaleźć swoją rolę, znaleźć swoją drogę i dopasować się do tej harmonii, tak? Natomiast druga droga, no to była droga epikurejczyków, którzy mówili, no, że świat jest właśnie chaosem, jest nieprzewidywalny, nie ma w nim sensu, nie ma w nim żadnego ładu, nie ma logosu, no wszystko jest chaotyczne, i taka była ich fizyka. No i Marek Aurel, i to były jakby dwie drogi. Stoicy oczywiście, no z drogą stoicką, czyli klasyczni się za drogą stoicką się opowiadali. Natomiast jest u Marka Aureliusza taki charakterystyczny motyw, że on ileś razy rozważa taką alternatywę, tak? Czy aby na pewno świat jest uporządkowany, harmonijny i celowy, czy może jednak epikurejczycy mieli rację, tak? I on robi to po to, żeby sobie samemu pokazać, że kurde, niezależnie od tego, czy świat jest ładem, czy chaosem, czy świat jest harmonią, czy dysharmonią, to i tak najlepsze, co możemy zrobić, to żyć po stoicku. I to wydaje mi się takim bardzo tak naprawdę, ten motyw Marka Aureliusza tak bardzo przepowiada nasz dzisiejszy sposób myślenia, tak? Znaczy nasze dzisiejsze doświadczenie, w którym jakby taką najważniejszą, czy jakby taką najgłębszą rzeczą jest właśnie to próba odnalezienia sensu, ładu i porządku we własnym życiu, w sytuacji, w której no nie bardzo widzimy ten ład, determinizm i harmonię w życiu świata jako takiego, tak? I tu oczywiście niektórzy się nie zgodzą, tak? No powiedzą, że jak się odpowiednio mocno poszuka, no to się znajdzie ten ład w świecie, natomiast jeżeli niektórzy go znajdują, to super, natomiast wydaje mi się, że właśnie dużo bardziej stoicyzm jest inspirujący, kiedy go właśnie tak weźmiemy trochę pod włos tutaj. To ja też takie pytanie zadam w związku z tym, czyli rozumiem, że ten determinizm jakby odchodzi na, no powiedzmy, w tło gdzieś, że są rzeczy. No to teraz główna różnica jest jaka. Mamy, zostaje determinizm, ale to jest raczej już taki kompatybilizm, że mamy teorię, że tak rzeczywiście w świecie jest dużo rzeczy, które są zdeterminowane i głównie liczy się to, na co mamy wpływ i na co nie mamy. To jest też taki motyw, który tam powtarza się u ciebie w książkach. Jak odróżnić te rzeczy, na które mamy wpływ i na których nie mamy. I to jest taka istotna rzecz. Dlaczego zacząłem mówić o tym? Bo chciałem zadać pytanie, jak odróżnić takie rzeczy, skąd wiemy, na które mamy, a na które nie mamy wpływu? I czy zawsze w ogóle da się odróżnić? Czy nie jest tak, że czasami właśnie na odwrót odróżniamy, że nam mogą się pomylić te rzeczy? Albo na przykład konsekwencje takiego założenia, że pewne rzeczy możemy odróżnić, na które mamy wpływ, a na które nie mamy. Na przykład ja uznaję, że teraz nie mam wpływu, żadnego wpływu nie mam na wojnę, na politykę, na państwo, więc nie będę się tym w ogóle interesował, odrzucam wszystkie wiadomości, będę się zajmował tylko swoją osobowością, rozwijam ją intelektualnie i tyle, więc skupię się tylko na swojej jaźni. No ale przecież się interesujesz i tu ma ogromne ilości rzeczy robisz na YouTubie, prawda? A tak. I to jest właśnie, ale to jest jakby przykład konkretnego stoickiego rozumowania, tak? Nie jesteś w stanie, czy jakby nikt z nas nie jest w stanie aktem myślenia tutaj siedząc sobie w wygodnym fotelu czy w studiu
sprawić, żeby, mówiąc krótko, Putin się przekręcił albo żeby wycofał wojska z Ukrainy. Tak? Nikt nie jest w stanie tego zrobić tak, żeby zrobić pstryk i żeby to się skończyło. Tak? To jest akurat dobry przykład, bo tego chyba nikt nie jest w stanie poza samym Putinem, prawda? W sensie to nie jest tak, że ty nie możesz, ale ja mogę albo coś takiego. Nie, no to jakby jest kompletnie poza czyjąkolwiek kontrolę. Natomiast czy to znaczy, że mamy się tym nie interesować, czy mamy być obojętni, ma to nam, jak to się mówi, latać koło nosa? No właśnie nie, tak? Stoicyzm, jakby głębia stoicyzmu i to, dlaczego ten stoicyzm od no, ponad 2000 lat jest taki inspirujący i ważny dla ludzi, no bierze się właśnie stąd, że jakby jak spojrzymy na to w ten sposób, no to właśnie widzimy jasno, że okej, okay, nie jest, to jest poza, to jakby zakończenie, skończenie się wojny jest poza naszą kontrolą, w tym sensie, że nie możemy sprawić, żeby to się stało jutro, natomiast jest cały szereg rzeczy, które no, możemy, na które możemy mieć wpływ, tak? No nie jestem w stanie sprawić, żeby wojna się skończyła, ale jestem w stanie na przykład na YouTubie działać w tej sprawie, tak? Co na przykład tutaj kolega Filip robi codziennie w jakichś ogromnych ilościach, tak? I teraz można powiedzieć, że to niczego nie zmienia, no bo fakt, że robisz rzeczy na YouTubie nie sprawi, że się wojna skończy. I teraz co jest jakby prawdziwe w sensie no jakby logicznym, tak? To jest tak, że o, Putin zobaczy twój kanał, powie nie, no to już jakby wycofujemy wojska. Natomiast no właśnie to jest dobry przykład, bo pokazuje, że no, operacje w sferze informacyjnej, działania w internecie i tak dalej, jak najbardziej zmieniają rzeczywistość i jak najbardziej niosą ze sobą znaczenie, tak? Więc właśnie o to chodzi w stoicyzmie. Ta realizacja, przepraszam, to uświadomienie sobie, że na większość rzeczy niestety nie mamy wpływu i nasz wpływ na świat, czy nasza sfera naszej kontroli jest tak naprawdę dość mocno ograniczona, to nie jest pesymistyczny wniosek, to z tego nie wynika jakaś rezygnacja, że mam położyć się i w ogóle machnąć ręką na wszystko, czy stać się jakimś, wiesz, mnichem czy innym cynikiem. Nie, absolutnie. Właśnie chodzi o to, żeby w możliwie klarowny i jasno zrozumiały sposób robić to, czy starać się robić to, co ode mnie zależy. Znaczy ja swój przykład, bo może nie bierzmy moją osobowość, weźmiemy na przykład kogoś, tak, Jana Kowalskiego, który no, próbuje odróżnić teraz i idzie w ten sposób właśnie takim tokiem rozumowania, że na to nie mogę wpłynąć, bo no dobra, Jan Kowalski, weźmy Iwana Iwanowa z Rosji, który właściwie tak samo siedzi teraz gdzieś w Petersburgu, niby stolica kultury tam i tak dalej i myśli sobie dokładnie w ten sam sposób, że ja nie mogę na niej spłynąć i po co ja miałbym w ogóle angażować się w cokolwiek. I tutaj jeszcze nam ograniczają tam wyjazd poza granicę, no to może jednak ten Putin ma rację, może nie ma. No w każdym razie ja nie mogę na to wpłynąć, więc może odetnę się od tego w ogóle najlepiej. No po co mi to? Co, no to jest dobre pytanie, od razu takim ciężkim tym. Wiesz, no zwróć uwagę, że po pierwsze to no, w praktyce niestety wielu Rosjan tak robi, tak? To znaczy taki, wiesz, no jakby śledzisz te kanały dużo bardziej niż ja, więc wiesz o tym dużo lepiej niż ja. No takie pewna rezygnacja, czy wycofanie, czy zobojętnienie, w tym takim właśnie negatywnym, cynicznym sensie, no, które jest charakterystyczne dla państwa totalitarnego, no niestety jest reakcją wielu Rosjan, to po pierwsze. Po drugie, ja chyba trochę nie chciałbym mówić o na przykładzie Rosji, dlatego że ja chyba nie wierzę, że Rosjanom jest w stanie na tym cokolwiek pomóc, tak? To znaczy to już jest tak przegniły i jakby zły od A do Z system, że tutaj nie... Że z niego chyba trochę nie ma ucieczki. Ja się faktycznie w pewnym sensie nie dziwię, że ten Iwan Iwanow no jakby całkowicie się odcina, tak? Bo po prostu to jest już chyba przypadek beznadziejny, więc nie wiem, czy tam stoicyzm cokolwiek pomoże. Więc jakby ja bym wrócił, wziął, znaczy to jest w ogóle cecha stoicyzmu reformowanego, którą ja nie wiem, czy wyczułeś, bo nie piszę o tym wprost w książce, że właśnie przypadki skrajne, tak? Czy jakby no państwo totalitarne, takie jak Rosja, czy jakieś tam inne ekstremalne case'y, one, to nie jest tak, że one, stoicy starożytni, oni lubili takie przykłady, tak? Stoicy starożytni lubili takie przykłady, one, te wszystkie takie wojenno-militarne sprawy, oni lubili operować tymi przykładami. Wydaje mi się, że w świecie dzisiejszym
No dużo więcej jest do zrozumienia, jakby dużo, dużo bardziej ten stoicyzm nam pokaże swoją głębię, jak go zastosujemy do takiego, wiesz, no, codziennego, zwykłego życia, tak? Czy mówiąc krótko do przykładów takich mniej skrajnych. I teraz jakby odpowiadając, bo jak możemy wrócić do tematu Rosji, tutaj jakby hejt nie jest nie obcy, musimy. Hejt nie jest obcy stoikom, więc jakby spokojnie. Natomiast chciałem odpowiedzieć wprost na pytanie, które jakby już dwa razy zadałeś, a ja ciągle nie odpowiedziałem. Jak odróżnić? Odróżniamy rzeczy zależne od niezależnych, zdaniem stoików tak. Siadamy sobie w fotelu, tak jak ja na przykład teraz, albo jakby w dowolnej innej kombinacji i zastanawiamy się, bierzemy jakąś rzecz, czyli na przykład, nie wiem, prowadzenie kanału na YouTubie, wpływ na politykę, wychowanie dziecka, whatever, no, rzecz, na którą się zastanawiamy i pytamy się, czy mamy nad tym stuprocentową kontrolę. Tak? Stoicy powiedzą właśnie, że należy wybierać te rzeczy, które, nad którymi mamy faktycznie 100% kontroli. Nie 20, nie 30, nie 89, tylko konkretnie 100. Czyli to są te rzeczy, które my możemy, tak jak już użyłem tego sformułowania, jakby gołym aktem myśli zmienić. Tak, że mogę sobie pomyśleć i sprawić, że ta rzecz będzie inna. Tak? I zwróć uwagę, że no, tego testu nie przechodzi zdecydowana większość rzeczy, tak? Polityka, inni ludzie, wszystkie sprawy społeczne, zewnętrzne i tak dalej, no one nie opierają się tylko na mojej woli, one opierają się też na świecie zewnętrznym, tak? Choćby to było coś takiego jak napicie się z tej herbaty, z tego kubka, no to jakby to jest taki właśnie przykład, w tym sensie mogę wziąć przykład skrajny, tak? Bo jakby wydaje się, że nic bardziej trywialnego niż jakby napić się, proszę. Proszę, znowu się udało. Natomiast stoicy powiedzą, no hola, hola, no przecież jak robisz ten ruch, no to może się urwać cała ta część, spać, zalać cię i tak dalej. I to jest też fajny przykład, bo po każdemu się coś takiego kiedyś zdarzyło, tak, że się urywa uszko od kubka. W związku z tym jest tu pewna interakcja ze światem zewnętrznym, tak, dosyć trywialna na podniesienie kubka do ust, ale nawet tutaj może się okazać, że że wystąpi przeszkoda i że to się nie uda, prawda? W związku z tym stoicy powiedzą, to nie jest też rzecz, która jest zależna w 100% ode mnie. Rzeczą, która jest w 100% zależna ode mnie, w tym wypadku będzie tylko to, czy ja chcę tej herbaty się napić, tak? Bo zwróć uwagę, że tego, że ja chcę się napić tej herbaty, no to mogę to zmienić samym aktem myśli, tak? Nie w znaczeniu, że czy jestem spragniony, czy nie jestem spragniony, ale w tym znaczeniu, czy jest moją intencją napić się w tej chwili herbaty. I tutaj już jesteśmy w takim samym rdzeniu stoicyzmu, bo zwróć uwagę, no, że wszystkie w ogóle nasze cele i wszystkie nasze wartości, no, są zależne od nas w 100%, tak? Jeżeli ja sobie postawię za cel żyć po stoicku, tak? To może mi się oczywiście nie udać, bo to jest trudne w tym ostatecznym sensie, tak? Natomiast ta decyzja, ta intencja woli, no jest tylko moja, tak? No właśnie a propos tej woli chciałem zapytać, jak to jest, czy przyjmujesz jakąś koncepcję woli? Bo wiedziałem, że jest pojęcie woli, tam się pojawia, natomiast zastanawiałem się, czy rzeczywiście to funkcjonuje jako jakieś techniczne pojęcie. I jeszcze jedno pytanie, ostatecznie, czy jest jakaś umiejętność odróżniania tych rzeczy? Żeby no bo teraz tak, od czego zależy, że ja potrafię odróżnić te rzeczy, na które mam wpływ, a te, na które nie mam wpływu, no właściwie od czego? No to już zależy od właśnie uczenia się stoicyzmu, tak? No jakby po to jest moja książka, przypominam, zachęcam, tak? No, że jakby uczenie się filozofii, uczenie się stoicyzmu, no to jest właśnie uczenie się, jak to robić, tak? Coś szczególnie w jaki sposób właśnie mieć taką tą dyscyplinę, ten sposób myślenia, no w którym wiadomo, że świat nas zalewa, bombarduje, sam wspominałeś jeszcze przed nagraniem, że tych telegram kanałów, no to są po prostu tak, no, no niezliczone ilości, no świat nas zalewa informacjami, no nie tylko informacjami, bo zalewa też nas no różnymi, wiesz, prośbami, żądaniami, oczekiwaniami, tak? No nie, w jakiejkolwiek jestem pracy, no to tu ktoś czegoś chce, tu jest jakieś zadanie, tu trzeba zrobić, tu coś komu, ktoś chce jakiejś pomocy, jakby jest permanentna taka łupanka, a oczekiwania, no jakby społeczne, wiesz, mama pyta, kiedy wnuki, reklama sugeruje, że musisz być, wiesz, musisz mieć 10 tam jakiś litrowy silnik w samochodzie i wyjechać na wakacje do Tajlandii, jakby cały czas jesteśmy poddani pewnym oczekiwaniom, żądaniom i tak dalej, tak? I jakby stoicyzm dlatego jest taki dzisiaj popularny, stoicyzm dlatego jest taki nośny, dlatego jakby non stop się ktoś do mnie zgłasza w sprawie tych stoików, no dlatego właśnie, że to jest sztuka, że to jest duża sztuka, żeby się nie pogubić
w świecie tych żądań, oczekiwań i requestów, tak? I to jest bardzo nam przydatne, tak? No jakby to jest taki banał, tak? Że żyjemy w świecie deficytu uwagi i tak dalej, no ale to jest jakby bardzo ważne, tak? Właśnie dlatego potrzebni są stoicy, że musimy nauczyć się to robić, bo bez tego trudno o zdrowie psychiczne. To ja też od razu powiem, że wszystkie pytania, które zadajecie na czacie, ja zadam pod koniec, żeby najpierw te pytania o stoicyzm stricte zadać, a później tam też różne pytania pojawiły się, ale jak na razie nie widzę takich związanych. Może zadam pytania konkretne też o pojęcia, bo tak. Tutaj kanał filozoficzny, więc czepiam się pojęć. Tak, oczywiście. I tak, w dzienniku piszesz, że nie wolisz zamiast słowa wyobrażenie używać słowa narrację, tak, i to pewna zmiana. I rozumiem, że w odniesieniu do tej książki, bo tutaj o wrażeniach jest dość tak. Sporo. I nawet jak czytałem, to próbowałem podstawiać później to słowo narrację zamiast wrażeń. I co to właściwie zmienia? Czy no właśnie, to jest nadal to samo? To też jest chętnie do ciebie, jakby chętnie odbiję to pytanie, w sensie czy ci to przekonuje, tak? Bo to jest jakby propozycja. Natomiast ja faktycznie, ja wiem, że słowo narracja jest, jakby ono nie jest idealne, tak? W sensie tak naprawdę lepsze angielskie słowo narrative byłoby lepsze w znaczeniu po prostu opowieść, tak? Bo słowo narracja się kojarzy z jakąś taką trochę, wiesz, technologią polityki, tak trochę ślisko, ale no to jest to dokładnie, o co chodziło Markowi Aureliuszowi, tak? On mówi, że o naszym świecie, czy jakby o tym, co się dzieje w naszej głowie, o tym, jak postrzegamy świat, o tym, czy jesteśmy szczęśliwi, czy nieszczęśliwi, a przede wszystkim o tym, na podstawie czego podejmujemy decyzje o sobie, no nie decydują tak naprawdę wydarzenia i fakty w takim, wiesz, twardym, ścisłym sensie, tak? Nie decydują jakby konkrety, nie decyduje twarda rzeczywistość, znaczy dobra, czasami decyduje, jak wtedy, kiedy na przykład Putin rzuci na mnie bombę i mnie zabije, no to decyduje, tak? Natomiast no w przypadkach właśnie mniej skrajnych to jest takie dużo bardziej miękkie, tak? Jakby przychodzi rzeczywistość ze swoimi twardymi faktami, ale ja pewną, Marek Aureliusz powie, wyobrażeniem, no obudowuję to, zmiękczam to, tak? I dopiero w tej rozpluchnionej, zmiękczonej wersji to jest treścią mojej głowy. I tutaj z różnych powodów wydaje mi się, że właśnie narracja czy opowieść jest lepszym słowem niż wyobrażenie. Przede wszystkim dlatego, że wyobrażenie jest takim pojęciem statycznym, tak? I tak to Marek, jakby tak starożytni stoicy tego używają, no, że trzeba nabyć takich, a nie innych wyobrażeń i to jest trochę pojmowane jako taki, wiesz, klisza, którą sobie wkładasz do głowy i tyle. A to po pierwsze nie jest klisza, którą raz sobie wkładasz do głowy, tylko to jest coś, co cały czas trzeba odnawiać, tak? I jakby dlatego pytasz, wrócę do pytania o te rzeczy zależne i niezależne. To nie jest tak, że raz przeczytam w książce i już wiem, jak je odróżnić. To jest pewna właśnie taka dyscyplina, sposób porządkowania rzeczywistości, który trzeba sobie w pewnym sensie codziennie odnawiać. Nie w tym sensie, że codziennie musisz się, wiesz, dręczyć moją książką, ale w tym sensie, że codziennie musisz jakby starać się postrzegać świat w ten sposób. Znaczy chodziło mi też o to z tym odróżnieniem, że tak. To często zależy od tego, jakie mamy poglądy polityczne, czy no jakieś inne poglądy na... Ale i świetnie. Bo przecież poglądy polityczne też są pewną narracją, tak? I tu słowo narracja dobrze pasuje, tak? Bo też pokazuje... Znaczy narracje społeczne, polityczne, tak. Bo też pokazuje to, że jak spojrzymy na to w ten sposób, to też jakby widzimy, że one mogą przychodzić z zewnątrz, tak? Że często jest tak, i to jest tak naprawdę bardzo częsty przypadek, zwłaszcza w wypadku takich spraw polityczno-społecznych, no, że to nie jest tak, że myśmy, wiesz, usiedli w fotelu, siedzieli i wymyślili, jaki my chcemy mieć stosunek do rzeczywistości. To jest często tak, że jakby podchwytujemy coś, co zobaczymy w telewizji, przeczytamy na Telegramie czy gdzie indziej, tak? I robimy to często w taki sposób, no, bezwiedny. I to jest taka arcy też stoicka myśl, wszyscy stoicy o tym zawsze piszą i zawsze podkreślają, że jak przychodzi do ciebie wyobrażenie, jakby w naszym języku przychodzi do ciebie narracja, która chciałaby, wiesz, zapukać do twojej głowy i wejść, to jest dokładne sformułowanie z Epikteta, tak, że musisz wystawić straż nocną, że to jest tak, jakby przychodził jakiś tam, wiesz, przybysz, musisz wystawić straż, która zada pytania, skąd przychodzisz, po co przychodzisz, kto cię wytworzył, co dobrego z ciebie uzyskamy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak, mówiąc krótko, no nie przyjmować żadnej narracji czy żadnego wyobrażenia do swojej głowy bezrefleksyjnie. No jak się to powie w ten sposób, no to widać, że to
to brzmi bardzo współcześnie, tak? W kontekście, wiesz, fake newsów i tak dalej, tak? To jest taka bardzo... Może też słowo dyskurs tutaj by pasowało czasami, tak o, mi się wydaje, chociaż to, dobre. To jest słowo jeszcze szersze pojęcie. Tak, ono jest jakby jeszcze szersze, tak? Jakby, bo też pytałeś jakby, żeby konkretnie, czemu wolę narrację obecnie niż wyobrażenia? No bo narracja też jest, to jest coś, co się opowiada, tak? Narracja, opowieść, to ma ten wymiar dynamiczny i to jest takim pewnym sposobem jakby myślenia, który biegnie, tak? Że to nie jest tylko jedna klisza, boom, którą dostaję sobie, wkładam do głowy, tylko to jest pewien, no pewne story, tak? Pewne story, które jest jakby, no które się dzieje w czasie, mówiąc krótko, tak? To ja jakby najlepszy przykład, tak? Znaczy, nie najlepszy przykład, może słaby, nie wiem, no ale prosty, tak? Prosty przykład, coś mi się stało jakoś taki duperel, ale nieprzyjemny, czyli na przykład, nie wiem, spóźniłem się na autobus. Idę, spóźniłem się na autobus, właśnie mi uciekł, następnie za 15 minut. To jest goły fakt. Natomiast wszystko, co się wydarzy w mojej głowie już później, po tym gołym fakcie, no to są tylko moje wyobrażenia względnie te narracje. I pytanie, w jaką narrację o mnie samym ten autobus wskoczy? Jeżeli wskoczy w narrację, że jestem człowiekiem, który zawsze się spóźnia, nigdy nie umie być na czas, bo już mama mówiła, że jestem 20 lat temu, mówiła, że jestem niepunktualny, jestem niepunktualny, zawsze się spóźniam, w ogóle nic mi się nie udaje w życiu, no to widać, że ta narracja już poprowadzi nas bardzo, bardzo szybko, znaczy, do bardzo złego miejsca. Z tego, co pamiętam, nie wiem, może teraz to sobie wymyśliłem, połączyłem wszystko do jednej kupy, tam używasz też właśnie tego pojęcia narracja, w sensie, że to jest taki głos, tak, który mówi w głowie, tak. I który podpowiada ci, co masz zrobić, taki właśnie kierujący, sterujący tobą i ty, tak, możesz go naprawiać, masz na niego wpływ. Tak, dobra, to tylko dokończę. Był ten autobus, że jeżeli sobie wstawię w narrację, że jestem beznadziejny, niepunktualny, no to jakby wiadomo, że już pójdę tylko do piekła mentalnego. Natomiast jeżeli powiem, no nie udało się, następnym razem trzeba wyjść wcześniej, no to jakby jest to dużo bardziej konstruktywne i stoicy właśnie powiedzieć, no właśnie widzisz, jeden i ten sam fakt, wszystko zależy od narracji. I kolejny punkt to jest dokładnie to, co powiedziałeś, że podoba mi się to słowo narracja czy opowieść, dlatego że jakby ono jest związane z tym głosem, który mamy w głowie, tak? Nie w znaczeniu jakiejś tam schizofrenii czy szaleństwa, ale w znaczeniu tego, takiego, wiesz, no niemilknącego suflera, którego mamy w głowie, który nam różne rzeczy tłumaczy, tak? Jakby no rano wstaje i jakby różne rzeczy się tam w głowie dzieją. I to jest ten głos, który... Stoicy powiedzą, że nie należy, i tutaj z kolei się do jakiegoś takiego, wiesz, mindfulnessu czy czegoś takiego zbliżamy, że stoicy powiedzą, że podstawowa sprawa to pamiętać, że nie jesteśmy tym głosem, jesteśmy czymś innym niż ten głos i możemy nim, jeżeli nie sterować, to przynajmniej no, nie być jego poddanymi, tak? To znaczy, jeżeli ten głos mi powie, że mam zrobić to lub tamto, no to jakby nie znaczy tak, że automatycznie muszę to zrobić. Jest jeszcze ta chwila, w której się mogę zastanowić, że może to nie jest tak naprawdę dla mnie przydatne. To teraz jeszcze jedno pytanie, nie wiem czy ciężkie, ale co nowy stoicyzm albo stoicyzm mówi na temat płci? No, dlaczego pytam? Dlatego, że stoicyzm często też jest utożsamiany z taką typowo męską postawą, zachowaniem, że trzeba trzymać się pewnych zasad twardo, niezmiennych reguł, maksym, właśnie taki imperatyw kategoryczny. Właśnie, i czy teraz tak, ten stoicyzm, są jakieś wersje, nie wiem, żeński, męski stoicyzm? Ja kompletnie nie widzę tego w ten sposób, ja się zdaję sprawę, że stoicyzm jest tak, że niektórzy ludzie tak sobie wyobrażają, że stoicyzm to jest taki, wiesz, Andrew Tate i tak dalej, natomiast kompletnie nie widzę tego w ten sposób i kompletnie to w ten sposób nie przedstawiam. Ja to widzę raczej odwrotnie, tak? Znaczy w ogóle historycznie patrząc, no to stoicy są pierwszymi filozofami w zachodnim kręgu kulturowym, którzy w ogóle wymyślili ideę równości płci, tak? Znaczy jakby do stoików co do zasady było tak, że filozof czy w ogóle człowiek, no to był mężczyzna, najlepiej biały mężczyzna posiadający, wiesz, posiadłości i niewolników. Stoicy, i to jest jakby rys stoicyzmu, który jest bardzo wyraźny też, no stoicy pierwsi ever powiedzieli, że każdy człowiek może być stoikiem, tak? W tym sensie, że nie tylko mężczyzna, ale też kobieta, nie tylko Grek, ale też barbarzyńca, jakby nie Grek, tak? Nie tylko pan na Włościach, ale też niewolnik. Przypominam, Epik, jakby starożytna, jakby ta trójca głównych, najsłynniejszych stoików starożytności, Marek Aureliusz, Seneca, Epik. To jakby wszystkie drabiny, wszystkie szczeble drabiny, Marek Aureliusz, cesarz,
Seneka, jakbyśmy powiedzieli dzisiaj brzydko, oligarcha trochę ówczesny, a Epiktet no, urodził się jako niewolnik, tak? Był wyzwoleńcem. Więc jakby stoicyzm pokazuje, że stoicy mocno podkreślali, że filozofia jest dla każdego, tak? I bardzo byli właśnie tacy równościowi i włączający, jakbyśmy powiedzieli dzisiejszym językiem. No i jest jakimś takim dziwnym stereotypem, że stoicyzm dzisiaj jest uznawany za, znaczy, że niektórzy uważają stoicyzm na filozofię taką jakąś maczystowską, to kompletnie tak nie no, jest. No, że tak Peterson tam mówi, że nie trzeba być twardym tam i tak dalej. No tak, ale to jest takie spojrzenie, widzisz, no bardzo obiegowe, tak, no, że Peterson mówi, że trzeba być twardym, no to jest jakby, to nie jest jeszcze definiujące. Ja ci powiem inaczej, ja faktycznie w stoicyzmie siedzę od 10 lat, znaczy więcej nawet, no, ale jako wiesz, osoba taka publiczna trochę od 10. I ja dostaję, wiesz, maile i wiadomości od czytelników z absolutnie każdej jakby konfiguracji płciowo-wiekowo-życiowej, tak? Znaczy jest w stoicyzmie coś takiego, może faktycznie jakieś tam Jordany, Petersony i inne to sobie lubią mówić, że trzeba być twardym, whatever, natomiast na poziomie jakby realnego obcowania ze stoicyzmem to cały czas działa to, co oni wymyślili, tak? Że to dociera do każdego, to dociera... I jakby ja dostaję naprawdę, wiesz, że jestem 17-letnim chłopakiem w depresji i tam stoicyzm mi pomógł. Jestem też 80-letnią babcią gdzieś tam, wiesz, z jakiejś wsi, chorą na raka i w ogóle same nieszczęście i też mi stoicyzm pomógł, tak? W sensie bardzo, bardzo widać, że to dociera do naprawdę różnych ludzi. Jakby w stoicyzmie jest bardzo mocny ten rys, że to jest dla wszystkich, bo każdy z tego może skorzystać, jeśli tylko zechce i to faktycznie dzisiaj działa, tak? Więc ja jestem absolutnie jakieś tam właśnie wizje męsko Jordano Petersonowskie, to tutaj w ogóle nie, w ogóle jakby nie działają, tak? I jakby to nie jest zupełnie mój sposób myślenia o tym. No to tak, to zauważyłem, dlatego takie pytanie zadałem, dlatego że nie znalazłem jakby tego wątku. Może gdzieś tam, chyba coś było, tak, o równości płci, ale może to pominąłem, dlatego nie pamiętam. Równości płci i w ogóle równości ludzi, tak? I tutaj chętnie sięgnę, żeby wszystko, wiesz, do twojego pierwszego pytania o tą fizykę, tak? Żeby pokazać, że te wątki się łączą. Stoicy mówili, ta fizyka, jakby wizja metafizyczna świata była taka, że u starożytnych stoików, że wszystko jest przeniknięte boskim pierwiastkiem, logosem, który jest taką iskrą, która jest obecna wszędzie, oczywiście w człowieku trochę więcej, tam wiesz, w psie mniej, w drzewie jeszcze mniej, w kamieniu najmniej, ale wszędzie jest obecna, wszystkim porusza i tak dalej, no w szczególności we wszystkich ludziach jest obecna, no i dlatego właśnie każdy może być filozofem, dlatego właśnie kobieta jest równa mężczyźnie, niewolnik panu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I jakby to myślenie, które oni proponowali w takim właśnie twardym, fizyczny sposób, tak? To znaczy, że to jest taki logos, który jest faktyczną materią, która jest wszędzie obecna. Dzisiaj trochę w taki przenośny sposób warto traktować. Jeżeli się o tym pomyśli, na przykład, jak wiesz, o prawach człowieka, czy o czymś takim, no to jakby dużo fajniej działa, tak? I pokazuje właśnie, że co w ogóle nie jest jakby patrząc historyczno-filozoficznie, to nie jest w ogóle bez sensu skojarzenie, tak? Że idea logosu obecnego we wszystkim, wzięta ze stoicyzmu, ona się przez te tysiąclecia przekształciła trochę w to, co nazywamy dzisiaj, wiesz, prawami człowieka, których założenia ma każdy i tak dalej, tak? Więc jakby te wątki fizyczno, takie stricte materialne, które nie są moim głównym tematem, są w pewnym specyficznym odczytaniu cały czas obecne. To jeszcze takie pytanie. Pojawia się wątek porównywania się z innymi. Piszesz o tym też i no, nie chcę to spłycić, tego spłycić, co napisałeś, ale no, idea jest taka, że nie ma sensu porównywać się z innymi, ponieważ do niczego to nie prowadzi, tylko właśnie może prowadzić na odwrót do jakichś negatywnych konsekwencji. No ja na przykład jak to czytałem, to zacząłem się porównywać z innymi, jak to przeczytałem, bo wcześniej nie porównywałem się, ale efekt był odwrotny. Ale to ze mną mamy, widzisz, te same sweterki. Tak, ty się nigdy nie porównałeś z innymi, naprawdę? Znaczy nie, może aż tak nie, ale jak to przeczytałem, to zacząłem myśleć sobie, kurczę, faktycznie ja jakoś nie porównuję się z innymi za bardzo teraz. I zacząłem przeglądać inne kanały, tam gdzieś ktoś myślał, ojeju, tutaj wszyscy są lepsi, jestem gorszy.
ale pytanie nawet nie o to, bo to taka ciekawostka raczej, a czy to porównywanie się z innymi zawsze jest takie złe, czy nie możemy porównywać się właśnie z innym kimś właśnie, żeby naśladować go jako wzorzec pewien mentalny. Ale tam. To już nie jest porównywanie, tak? W sensie stoi jakby co do tego, że wszyscy pewnie zgodzimy, ty, ja, wszyscy pewnie czytelnicy tego, czy słuchający, no że porównywanie się z innymi w znaczeniu jakby zestawiania, kto jest lepszy, kto jest gorszy, no jest złą strategią, dlatego że zawsze w ten sposób się zdołujemy, tak? Jak to jest w Dezyderacie ładnie powiedziane, no nie porównuj się z innymi, bo zawsze będą lepsi, gorsi od ciebie, tak? To do niczego nie prowadzi i jest zawsze depresyjne i jest no przeciwskuteczne po prostu. Natomiast oczywiście to nie znaczy, i znów, to nie znaczy, że ja mam się odciąć, tak? Na tym polega właśnie ta subtelność i głębia stoicyzmu, że to nie chodzi o to, żeby się, wiesz, odciąć, góra Athos, Robinson Crusoe, wyjazd w Bieszczady i odcięcie się od wszystkiego. No nie, ja jak najbardziej mam być częścią społeczeństwa, natomiast no nie mam się z nim porównywać w tym znaczeniu, że ono nie ma być, życie w społeczeństwie nie powinno być dla mnie powodem depresji. Jak najbardziej należy, ludzie, którzy nam się podobają, czy uważamy, że coś robią fajnego, czy są wzorem do naśladowania, no jak najbardziej powinniśmy się inspirować nimi, czy naśladować. No to, że inspirowanie, czy naśladowanie, no to nie jest już porównywanie, tak? To jest już jakby pojęcia, tak? No to jest już inne pojęcie. Jak najbardziej możemy też ludziom, nie wiem, też uczyć się od nich, tak? To jest, przywołałeś przykład YouTube'a, tak? No ty jesteś YouTuberem, więc jakby naturalne jest dla ciebie, że raz na jakiś czas zajrzysz na inne kanały, co tam się na nich dzieje. Natomiast jeżeli, no i tu jest właśnie ten, stoicy powiedzą, jak najbardziej powinieneś zaglądać, tylko nie po to, żeby się zdołować, że inni mają więcej, wiesz, followersów, tylko po to, żeby uczyć się od nich, tak, że na przykład, nie wiem, jakiś tam nowy program do edycji dźwięku wszedł, czy żeby podchwytywać różne pomysły i to jak najbardziej, i na tym oczywiście polega cały ten, cała ta trudność, tak? No czyli kolejna różnica, którą trzeba jakby odróżnić, to, że ja porównuję się, nawet nie porównuję się, po prostu bierze coś dobrego, jakiś wzor, co szukam, a tym, że porównuję się na przykład liczbę subskrypcji. Czy tak, no bo zawsze się wtedy zdołujesz. A później słucham i myślę, kurczę, ale lepiej bym to zrobił, lepiej bym powiedział. A on ma gorzej, a ma więcej tych. Mhm. I oczywiście to jest trudne, tak, bo wychwycenie tego jest, ale aczkolwiek tutaj na przykład jest fajny, wiesz, fajny sposób, tak, jakby widzisz kogoś, kto robi coś lepiej od ciebie, czy jest lepszy, czy coś tam lepiej wychodzi i zaczynasz czuć ten moment, że o, zaraz się zdołujesz, bo tobie gorzej wychodzi, to jakby zmień tę emocję w ciekawość, tak, w sensie zamiast, nie wiem, zazdrości, czy jakiegoś takiego porównywactwa, jakby zmień to właśnie, weź tak przekręć i zmień to w ciekawość, jakby, o, kurde, on ma więcej wyświetleń, jak on to robi, czy on ma jakieś triki, czy strategie, które mógłbym zastosować, tak? W sensie w momencie, jak to zmienimy w takie analityczne trochę ciekawość, to od razu to się inaczej, wiesz, od razu to się inaczej dzieje. I to jest jakby fajne, bo też pokazuje, to jest pytanie, którego, wiesz, w ogóle nie zadałeś jeszcze, też może nie zadawaj, bo to jest często, trochę jakby nie musimy zawsze, że emocje, tak? Jakby to nie jest tak, że stoik nie ma emocji. Jeżeli mam emocje właśnie, nie wiem, takie jakieś zazdrości, które się pojawia, czy zawiści wręcz, no to trudno, to już się pojawiła. Pytanie, co z nią zrobię? Mogę na przykład zrobić z nią tak, że zmienię ją właśnie trochę tak na siłę, że zmienię ją w ciekawość, tak? I sobie popatrzę na ten jego kanał, mówię, o, no tutaj on ma tam takie metody montażu i może dlatego on ma więcej zasięgu, albo nie wiem, co częściej i więcej publikuję, chociaż tu akurat ciebie trudno pod tym względem przebić. No, jeśli zadam pytanie na przykład do czatu GPT o krytykę stoicyzmu, to tam pojawia się na przykład ten zarzut emocje, tam pojawia się zarzut, że polityka coś tam nie tak, ten, tak. Ale to jest śmieszne, jak ten czat GPT zmienia ten w ogóle GPT wszystko. Jest super, znaczy super, no ja jestem zafascynowany. To jest trochę tak, że wiesz, że ja też się nie czuję odpowiedzialny za stoicyzm. Ludzie często mają różne wyobrażenia, tak? Bo przeczytali w książce albo czat GPT im podsunął. To nie jest tak, że ja... Jest pewna liczba jakichś takich wyobrażeń czy skojarzeń ze stoicyzmem, tak?
takich lub innych, na przykład, że on właśnie promuje jakieś takie, wiesz, bezemocjonalne spojrzenie na rzeczywistość, albo że jakieś tam obojętność i tak dalej. Ja się część trochę z nimi nie zgadzam, a trochę z nimi od lat aktywnie dyskutuję, tak? Więc w związku z tym, jak słyszysz, jak mówisz, że stoicyzm promuje, jeżeli ktoś powie, że stoicyzm promuje, wiesz, niezainteresowanie polityką, no to ja przeciwko temu argumentuję. I tutaj te emocje są te, czy ta właśnie obojętność też jest przykładem, tak? Jakby w stoicyzmie absolutnie nie chodzi o to, żeby się, wiesz, jakoś tak zblankować, żeby się wyłączyć, żeby a tam, nie mieć... tam jest fragment, że pisze, że trzeba dostosować się do obyczajów, powołuje się też na Kartezjusza, właśnie etyka tymczasowa, i piszesz o tym, że dostosować się do zasad i obyczajów, w których żyjemy. I później ja się zastanawiałem, czy to nie byłoby znów niebezpieczne, znów ta Rosja, znów różne przykłady z obyczajami, kiedy są obyczaje, nie są, powiedzmy, obyczaje zabijanie kogoś tam, ofiarowanie czegoś tam, albo no tak, nie oczywiście. Wiem. Tak, oczywiście. Znaczy to jest faktycznie z Kartezjusza, tak, że on mówił o tym, żeby się dostosować do obyczajów, w których no, się żyje. Dobre życie miał. Właśnie. Natomiast widzisz, trzeba podjąć decyzję, tak? Jakby i to jest ta rzecz zależna, albo i to są te rzeczy zależne. Jeżeli ja żyję w świecie, w którym rzeczy dzieją się jakoś, czyli w szczególności dzieją się tak, że mi się nie podobają, czyli na przykład żyję w świecie, w którym są jakieś tam, wiesz, ofiary z ludzi czy coś takiego, no to mogę się nie zgodzić, tak? Ja o tym w Sztuce Życia według Stoików piszę, że jeżeli ci się gra, w którą grasz, nie podoba, to zawsze możesz grę zmienić. Natomiast no, trzeba sobie zdawać sprawę z konsekwencji. Jeżeli jesteś, wiesz, majem, no i tutaj dwa przykłady takie historyczne, tak? Jeżeli jesteś majem, tak? Obywatelem państwa Majów, majem, prawda? I żyjesz w świecie właśnie, w którym się składa ofiary z ludzi i tak dalej, i tak dalej, no to jeżeli ci się to nie podoba, no to nie znam się tak dokładnie na historii Majów, ale no to być może nie bardzo masz gdzie uciekać, tak? W sensie, no, że alternatywa to nie jest tak, że zaraz jest sąsiednie państwo Inków, w którym panują prawa człowieka i w ogóle jest super. Być może no, jedyna twoja ucieczka jest, nie wiem, ucieczka do dżungli, tak? Ale że jakby nie masz za bardzo alternatywy. Znaczy są sytuacje, w których no, alternatywą byłoby zerwanie więzi społecznych i zupełna jakaś ucieczka. No ale z drugiej strony są też sytuacje, w których nie chcesz się dostosować, nie tutaj Ukraina jest oczywiście świetnym przykładem, no, której, jakby to powiedzieć, zaproponowano ruski mir i jakby współuczestnictwo w rosyjsko-centrycznym zamordyzmie, a Ukraina klarownie powiedziała, że nie chce, tak? Jakby wybrała inną drogę, bo się okazuje, że tutaj akurat no, są inne możliwości. Tak? Więc w każdej sytuacji no, jest to alternatywa, w której trzeba wybrać, no tylko czasami są koszty, tak, tego wyboru. No nie zawsze ta alternatywa będzie, żeby było jasne, tak, jak jestem tam już, wiesz, skazany na powieszenie, jest już tam zaraz mi, wiesz, ostatnie życzenie i zaraz mi powieszą, no to już to pole manewru jest małe, tak, natomiast w większości znów, dlatego mówię, że ten stoicyzm wcale nie tak koniecznie z tymi sytuacjami skrajnymi. W większości życiowych sytuacji będziemy mieli wybory, tak? We współczesnym świecie no często to pole, jakby, i też stoicyzm na tym polega, też to staram się pokazywać w tej książce, żeby sobie uświadamiać, że to pole manewru często mamy nawet większe niż myślimy, albo po prostu nauczyliśmy się nie widzieć, że mamy jakieś wyjście i po prostu trzeba wrócić do tego myślenia. Teraz ja mam pytanie techniczne. Czy możemy zrobić dosłownie 60 sekund przerwy, żebym tu jedną rzecz sobie przekonfigurował tylko? Tak, dobra, tak, tak. Ja właśnie patrzę na czat, poczytam czat, sekund. Co tam się dzieje, jasne. To tak, Krzysztofem Majem pytacie. Tak, z pewnością to był Krzysztof Maj. A co to było jeszcze? Teraz będę pytania zadawał. Teraz nie masz wpływu. Filip, nie masz wpływu, że dzisiaj pada deszcz, ale masz wpływ, że może wziąć parasol i wyjść. O, to jest dobra odpowiedź. Rzeczywiście. No ale gdyby na takich przykładach tylko opierać, to rzeczywiście nie ma sprzeczności. Wydaje mi się, że zawsze każdą teorię, każdą koncepcję można jakoś podważyć. I to jest właśnie to, że nie ma takich koncepcji, które nie są podważalne, ale tutaj chyba jest głównym argumentem w nowym stoicyzmie, że to po prostu ma działać. I tyle. Jak się to sprawdza, tak trochę utilitarystycznie. Właśnie o to bym też chciał zapytać.
naszego gościa. Dobra, tak, co tam jeszcze było na czacie? O, w rozumieniu filozoficznym stoików. Teraz Zbigniewie zadam twoje pytanie. I jeszcze dzisiaj mamy dzisiaj też o 19 stream. Wiadomości będą. Dzień dobry wszystkim. Fatalna godzina. Tak. Piękny, doskonały Senek. Dobrze. Ja nie lubię. Jest okej? Jest wszystko okej. Ja nie lubię multitaskingu, niemniej tutaj się przerzucając technologicznie, zastanawiałem się jeszcze nad tym, co mówiliśmy. Jeszcze taką myślę uzupełnię, że widzisz, to jest jedno z tych właśnie wyobrażeń o stoicyzmie, które są no, dosyć stereotypowe i fałszywe, tak? W sensie, że stoicyzm to jest niby, niektórzy powiedzą, że stoicyzm właśnie mówi, że trzeba się, wiesz, w jakimś takim ślepym sensie dostosować, że to nie ma wyboru, że po prostu jest jakoś, no już zawsze tak będzie i tak dalej, i tak dalej. No ja tak nie uważam, tak? Stoicyzm właśnie pokazuje, gdzie jest ta przestrzeń naszej wolności, tak? Stoicyzm chce pokazać, że tej wolności z reguły jest więcej niż myślimy. Nigdy nie będzie jej, wiesz, nieskończenie wiele. Często ona będzie ograniczona, obarczona różnymi tam ograniczeniami, kosztami i tak dalej, ale w większości życiowych sytuacji będzie pewien jej, pewna przestrzeń, tylko trzeba umieć tę wolność widzieć, tak? I jakby wziąć konsekwencje na siebie tych wyborów. Ja też miałem takie pytanie, może nie, może z czatu poczytam, bo też czat tutaj nazbierało się trochę. Mamy pytanie, Zbigniew Wysocki pisze, panie Filipie, mam pytanie do pana doktora, czy można powiedzieć, że cesarz Justynian przyczynił się do likwidacji, w cudzysłowie, filozofii stoickiej w cesarstwie rzymskim? O Boże, to jest bardzo konkretne pytanie. Czemu cesarz Justynian? Ja chyba aż tak dobrze nie... To nie odpowiem tak lub nie. To jest generalnie tak, że... powiem tak. Ze strony stoików to wygląda tak, że zwycięstwo chrześcijaństwa w tym późno-starożytnym świecie no zepchnęło stoicyzm trochę do katakumb, tak? Znaczy, no, przenośnie, bo chrześcijanie no to literalnie z tych katakumb wyszli. Natomiast stoicyzm został w pewnym sensie poprzez zwycięstwo chrześcijaństwa zepchnięty do podziemi. Natomiast po pierwsze, bardzo dużo chrześcijaństwo zawzięło ze stoicyzmu, tak? Znaczy, patrząc tak historycznie, to chrześcijaństwo, które no, na początku było religią tylko, a później się stało również filozofią, jakby ufilozoficzniając się, to znaczy opisując tą religię językiem filozoficznym, no, bardzo dużo pojęć filozoficznych zaczerpnęło ze stoicyzmu właśnie, tak? Na początku Ewangelii świętego Jana czytamy, że en arche en ho logos, czyli na początku było słowo, na początku był logos, tak? I to ten logos właśnie jest wzięty z filozofii stoickiej jako ten duch, no, duch święty, który jest wszędzie obecny i wszystko przenika. Mówiąc krótko, nie wiem, teoria cnót kardynalnych i tak dalej, bardzo wiele rzeczy chrześcijaństwo zaczerpnęło ze stoicyzmu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że stoicyzm no, nigdy do końca nie zniknął, tak? To znaczy on cały czas nawet w średniowieczu tam z tego podziemia oddziaływał i inspirował, natomiast już jak w renesansie zaczęto ponownie odkrywać starożytność, no to zaczęła się rozpędzać właśnie ta fala zainteresowania stoicyzmem i powrotów do stoicyzmu, no, w której jakimś tam kolejnym spiętrzeniu jesteśmy dzisiaj. A dodam jeszcze, że właśnie są też interpretacje, że już tak tylko na marginesie, no, że właśnie koncepcje praw człowieka i te wszystkie oświeceniowe inne pomysły, no one były, no są, jakby da się prześledzić je do stoickiego logosu, tak? Czyli to stoicy jako pierwsi wymyślili, że w każdym człowieku jest no takie coś, co jest nieugaszalne, zawsze obecne i nie da się tego pozbyć, co dzisiaj nazywamy prawami człowieka takimi, a nie innymi. Trochę uciekłem jakby w taką ogólną historię, ale... Tak. Myślę, myślę, że tak, to jest dobra odpowiedź na to pytanie. Też nie wiem, co tam się wydarzyło. Jakie jest następne pytanie? Dawaj. Też podobne. Maciej Kirs pyta, jaka jest zatem relacja stoicyzmu do egzystencjalizmu w kwestii wolności? Uuu,
kwestia wolności. To jest potężne pytanie i tu chyba muszę, nie wiem jeszcze uda mi się odpowiedzieć, bo ja chyba nie do końca tak naprawdę rozumiem, tak mówiąc całkowicie szczerze, co, jaka jest ta egzystencjalistyczna koncepcja. Znaczy jest sytuacjonistyczna ta koncepcja etyki, tak, że można dostosować się w każdej sytuacji, tam jest dużo, no powiedzmy potencjał wolności jest ogromny, skazanie na wolność, no nie chcę tego spłycić teraz, ale generalnie etyka sytuacyjna, a na przykład jak to wygląda w stoicyzmie? Słuchaj, ja powiem tak, w stoicyzmie wolność mieści się, jakby parę razy w naszej rozmowie wracał taki obraz reakcji, impulsu, drugiego kroku, decyzji, co zrobimy i tak dalej. Stoicy powiedzą, że wolność człowieka zawiera się właśnie w tym takim drugim kroku, w tym impulsie, jakby w tym, co zrobimy z danym impulsem, tak? Że jakby dzieje się coś, na przykład, nie wiem, wyłącza się internet nagle w trakcie tutaj transmisji. Znaczy mam nadzieję, że nie wyłączę, ale tak przykładowo. Nie wiem, gaśnie światło, może się łączyć. Coś zaczęło mnie boleć, tak? Jakby dzieje się jakaś nagła rzecz. Stoicy powiedzą, że nasza pierwsza reakcja, czy nie wiem, spada ten internet, no i my tak mówimy, o kurde, no to to w tym sensie nie jest zależne od nas. Natomiast zależna od nas jest ta druga reakcja, jakby co my zrobimy, czy co będziemy chcieli zrobić z naszą pierwszą reakcją, tak? I to jest w tym właśnie świeżym spojrzeniu, w które ja głęboko wierzę, to stoickim, to jest właśnie wolność człowieka, tak? Że mamy autonomiczne prawo zdecydowania, w którą stronę będziemy chcieli pójść, w którą stronę będziemy chcieli jakby pociągnąć, w którą stronę będziemy się chcieli skierować już po tym, co się wydarzyło, tak? To nie zawsze będzie łatwe, nie zawsze będzie proste. Często też nie uda się nam dojść, czy nawet pójść tam, gdzie byśmy pójść chcieli. Natomiast w tym prawie do wyboru no jest zawarta ludzka wolność. Tak powiedzą stoicy. I cóż, no nie ma jakby, wiesz, no egzystencjalizm, znaczy ja nie do końca czuję to porównanie. Tutaj muszę trochę rozczarować. Stoicyzm, dodam jeszcze od ciebie, że stoicyzm no jest filozofią optymistyczną, tak? To znaczy, że ostatecznie, w takim ostatecznym rysie stoik zakłada, że no po spełnieniu warunków, robieniu rzeczy w określony sposób, no życie ludzkie jest, jakby ma szansę być życiem sensownym, satysfakcjonującym, dobrym i jakoś tam szczęśliwym na miarę naszych, tego, na co mamy wpływ. I to, a tu z tym egzystencjaliści pewnie by się do końca nie zgodzili. To jeszcze pytanie, przepraszam, może najpierw jakiś żart, żeby nie było, bo to kolejne pytanie jest takie trochę podobne. Tak, Karol Młot pisze, a co jeżeli Putin jest nowym Markiem Aureliuszem i w skrytości pisze swoje rozmyślania? No dobra, czekaj, ale to nie jest do końca żart, no może... Czekaj, to... No ty... Rozmyślania jest, pisze, dobra. Jest ma. No dobra, no może tam poprzednie też Karol Młot pisze. Nic nie wskazuje na to, żeby miał pisać te rozmyślenia, tak? W sensie już napisał nie, to, co napisał. I... Jakby nie... Słuchaj, to... Historyczne pewnie jakieś, o, jak tak. Napoleon. Myślę, że nie jest to prawda. To znaczy myślę, że Putin nie zostawi po sobie żadnej książki, która byłaby tak czytana jak rozmyślania. I tutaj myślę, że jakby to jest pytanie w pewnym sensie o względność, tak? No skąd my możemy wiedzieć tak naprawdę i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, myślę, że sytuacja geopolityczna jest na tyle klarowna, że możemy sobie, no, że jednak, mówiąc krótko, starałem się jakoś ten żart przekuć w nieżart i coś wymyślić takiego serio, ale chyba faktycznie się nie da, tak? Znaczy chyba faktycznie to jest tylko żart, no i tak, i Marek Aureliusz kulturowo jest pamiętany jako ten dobry cesarz, tak? Znaczy dobrych cesarzy było iluś, ale Marek Aureliusz jest pamiętany jako ten filozof na tronie, tak? Platon wymyślił te pół tysiąclecia wcześniej ten ideał, że w jakimś tam sensie byłoby idealnie, żeby na tronie zasiadł filozof, tak? Żeby jakby władza ta polityczna i władza jakby ducha, czy władza intelektu, żeby się zespoliły, połączyły. No i Marek Aureliusz jest uznawany no, w tradycji historii zachodniej za ten jeden case, kiedy to się faktycznie udało. Tak, że byli różni władcy, wiesz, intelektualiści zainteresowani różnymi rzeczami, no ale Marek Aureliusz jest chyba jedynym przypadkiem w historii świata w ogóle, kiedy
pozycję no najwyższego, on był takim Bidenem, tak? W sensie no to było najwyższe nie tylko w Imperium Rzymskim, w ogóle by far w całym ówczesnym świecie najwyższa pozycja polityczna, kiedy jakby pozycja cesarza, czyli najwyższa możliwa, no była zarazem się jakby miała unię osobową z jednym z najbardziej wpływowych filozofów, no nie tylko stoicki, ale w ogóle jednym z najsłynniejszych filozofów. No to się wydarzyło raz w historii świata, no i pewnie się długo nie powtórzy, a na pewno się nie powtórzy w osobie Putina, no który raczej jest z Hitlerem w jednym rzędzie, z jakimiś takimi kreaturami i gdzie jakby no, który mówiąc krótko jest antypodami, tak? W sensie takiego tak. Filozof, pewnie wiesz, jakiś tam chrześcijanin, jakby wiesz, prześladowany przez Marka Aureliusza, czy inny jakiś tam represjonowany człowiek za jego czasu, może by się nie zgodził, że ten Marek Aureliusz był dobry, tak? No ale polityka jest ciężka. Historycznie jest pamiętany jako no, filozof na tronie, jeden i przykład nader pozytywny. No Putin nie ma chyba wątpliwości, że będzie pamiętany jako przykład skrajnie negatywny i to tyle chyba. Jest pytanie następne od razu, przepraszam, że tak wchodzę z tym, bo patrzę, że tutaj jeszcze wcześniejsze jakieś pytania pojawiły się. Tak, Karol Młot też pytał, czy zgodzi się gość z myślą Emila Ciorana, że Marek Aureliusz i Epikret są tymi, którzy uczą nie cierpieć już więcej i minimalizować swoje nędze? No tak, to o to chodzi, żeby minimalizować swoje cierpienia, tak? Jakby stoicyzm chce tego właśnie, żeby życie na ziemi, tak jak powiedziałem, no żeby można było na nie patrzeć optymistycznie, tak? Żeby było pełne raczej spełnienia, satysfakcji, a nie nędzy i cierpienia. Więc co do zasady, jak najbardziej tak, stoicyzm jest filozofią terapeutyczną, która z pewnych różnych przypadłości ludzkiego życia ma nas uleczyć. Teraz wszystkich filozofów wymienimy. Kolejne pytanie. Emilia Erle. Hegel zarzucał rzymskim stoikom, że nie potrafili dokonać kolejnej operacji negacji i zatrzymali się na wyzwoleniu świadomości niewolnika od pana poprzez pracę myśli, uciekając od pracy w świecie. Mhm. A, no właśnie, fajne. To jest fajne pytanie. Żeby było jasne, ja nie jestem w stanie każdej odpowiedzi chyba na tutaj waszym poziomie, że tutaj z Heglem, tu z Justynianem, jakby nie jestem w stanie tego zrobić, to wiesz, to musicie, no, wiesz, gdzie trafiłeś teraz. Musicie czata spytać, ale tak serio, to znów się bierze z pewnego nieporozumienia, tak? Bo stoicy jak najbardziej to działanie w świecie zalecali i realizowali. No przypominam, że stoikami byli wszyscy, wiesz, rzymscy, czy połowa rzymskich różnych, wiesz, oficjeli, czy generałów, czy żołnierzy, tak? No jakby Marek Aureliusz, no przecież był cesarzem, tak? No sprawował władzę polityczną i jak najbardziej działał i robił rzeczy, więc to nie jest tak, że oni... Znaczy to, co Emilia powiedziała, tak. To się opiera znów na tym stereotypie, że stoik jest osobą wycofaną, odłączoną, która się nie interesuje sprawami bieżącymi. Tak zupełnie nie jest. To raczej Epikurejczycy tacy byli, oni się tam zamykali w tym ogrodzie, pili winko i mieli wszystko w nosie. Stoicyzm, znaczy znów, mamy prawo do takiego rozumienia stoicyzmu, natomiast ja uważam, że to jest błędne rozumienie, a jeśli nie błędne, to że największa właśnie głębia i największy power filozofii stoickiej jest właśnie gdzie indziej, jest wtedy, kiedy zastosujemy go do tego, żeby mimo faktu, że tak niewiele rzeczy mamy, na tak niewiele rzeczy mamy wpływ i żeby mimo faktu, że no rzeczywistość bywa rozczarowująca, żeby mimo tego w niej aktywnie działać. Wtedy stoicyzm nabiera takiej największej głębi i siły. Tak odpowiem. Dobrze, to następne pytanie. Święty Tomasz. Ankorzyc, nie. Tutaj trochę już chyba bardziej w tym stoicyzmie zakorzenione. Jeśli stoicyzm zakłada, że warto zajmować się tylko rzeczami zależnymi, to czy warto starać o przyjaźń i miłość? Starać się warto, bo relacja przyjaźni i miłości, tak jak każda relacja z drugim człowiekiem, no w jednej części zależy od nas, tak? W tej części relacja jest zawsze odbijaniem piłeczki, tudzież trzymaniem, nie wiem, sznurka czy liny. No i to, co ja trzymam, co odbijam po swojej stronie, no to jest jak najbardziej ode mnie zależne i to jest ta część, którą mogę zrobić. I trzymanie się jej robienie tego po stoicku, no jak najbardziej oczywiście ma sens i jest owocne. Natomiast trzeba sobie zdawać sprawę, że no nie jesteśmy w stanie zmusić drugiej strony, żeby ona tą pałeczkę odbijała, czy żeby trzymała ten swój koniec, ten swój uchwyt. I to jest w pewnym sensie taka bardzo dobry przykład, tak, że na tym właśnie polega
nasza relacja z drugim człowiekiem i nasza relacja ze światem w ogóle, tak? Że, no to jest epiktet, tak? Że każda rzecz ma dwa uchwyty. Jeden możemy złapać, drugiego nie możemy złapać. Ja mogę starać się być dobrym tam mężem, przyjacielem, whatever, ale czy ta druga strona zechce odwzajemnić, no to już jest w jakimś takim bardzo głębokim sensie poza mną. I tu niewątpliwie stoicy no jakby mają rację. Dobrze, to jeszcze było pytanie, ale gdzieś go zgubiłem i tutaj zostało powtórzone. Jak pytamy o filozofów, to będzie może moje pytanie o Zenbergu. Tam było, że właśnie napisali, że się znasz na Zenbergu i coś zapytali, ale nie mogę znaleźć go. Możesz powtórzyć to pytanie? Powtórzcie pytanie. Ja Venomous. O Zenberga chętnie, bo Zenberga faktycznie coś było o etyce. Tak. Może jak znajdę, to przeczytam. Tak, likwidacja była. Czy zgodzi się pan z myślą Emila tak, Ciurana, Hegel? Tak. Sekundkę. Czy to nie chodzi o stare dobro sumienia, ale to chyba było do jakiegoś, nie wiem do czego. Tak. Dobrze. Tutaj napisali, że przypomina to gadanie motywacyjne. No tak jest. Ale no. Coś więcej... Po prostu, że tylko ja się czuję jak na gadaniu motywacyjnym. Tutaj znaczy, przeciwstawienie gadania motywacyjnego i filozofii, takie ja założenie gdzieś rozwinę, tutaj poczułem. Ja właśnie tutaj bym chętnie wszedł w jakiś dialog, więc fajnie było jakby to pytanie zostało rozwinięte albo żeby później była odpowiedź. No, jest faktycznie, znaczy powiem tak, to jest ciekawa uwaga, bo faktycznie jest w niej jakiś taki, jak nie jest pozbawiona podstaw, tak? Bo faktycznie jest tak, że tu pewne paralele daje się znaleźć. Tylko to jest tak, że no, to, co nazwałeś gadaniem motywacyjnym, no to z założenia traktujemy pejoratywnie, tak? Z założenia traktujemy, że to jest jakieś gorsze, zwulgaryzowane, uproszczone i że jakby jest takie no niefajne, nie w porządku. No i tutaj trzeba zdać sprawę, no, że jeżeli z myślenia filozoficznego, na przykład ze stoicyzmu, wyrosły jakieś tam, wiesz, tysiącach lat wyrosły jakieś takie pędy, które nam się nie podobają, czy na przykład jakieś takie zwulgaryzowane mowy motywacyjne, no to jakby nie znaczy, że przecież stoicyzm jako taki jest zły, tak? W sensie, to, no coś takiego chodzi, tak? Jeżeli mówca motywacyjny ci powie, że masz się skupić na tym, co ciebie zależy, a się okazuje, że tą samą myśl znajdujesz w stoicyzmie, to przecież nie znaczy, że przynajmniej no ja tak nie uważam, no to nie znaczy, że stoicyzm jest zły, dlatego że ktoś się nim zainspirował, kto być może już nie jest aż taki przenikliwy. Tak więc jakby to, trochę może jakoś tak niejasno się wyraziłem, ale mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. Natomiast też no, jest wiele rzeczy, których mówca motywacyjny ci nie powie, tak? Znaczy przede wszystkim mówca motywacyjny no pewnie ci nie powie, że nie sprecyzuje ci aż tak dokładnie, jak wybrać te rzeczy, które od ciebie zależą. Tak? Nie podkreśli, że to są te rzeczy, które zależą od ciebie w 100%. No przede wszystkim i może ponad, a przede wszystkim, no to jest potężna różnica. Tak? Znaczy to, co nazwałeś motywacyjnym gadaniem. Znaczy to nie ja nazwałem, nie, a tam w sensie ja mówię teraz do osoby, która zapyta tak. na czacie. Tak? W tym motywacyjnym gadaniu raczej przynajmniej no często, tak, no nie zawsze, ale no pojawia się raczej ten motyw, że wszystko od ciebie zależy, tak, że możesz to, co chcesz, tak, zwizualizuj sobie dużo pieniędzy, to będziesz się miał i tak dalej, mówiąc krótko, że wszystko od nas zależy, jeśli nie wszystko, to przynajmniej dużo. W stoicyzmie perspektywa jest dokładnie odwrotna, właśnie stoicyzm polega na uświadomieniu sobie, że bardzo mało rzeczy, tak naprawdę tylko to, co się dzieje tu w głowie, nasze wartości, nasze cele, kierunek kształtowania naszego charakteru, jakby narrację, sposób, w jaki staramy się odpowiadać na rzeczy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No tylko te rzeczy zależą od nas, tak? Czyli jakby w stoicyzmie nie udajemy, że wszystko od nas zależy, tylko świadomie zakładamy, że zależy od nas bardzo mało. No i to są dwie, jednak zupełnie różne perspektywy. Jest pytanie o Elzenbergu. Tak strasznie nie lubię tych pytań czasami zadawać, bo to później czuję, że skaczę po różnych tych, ale pytanie o Elzenbergu tak, jest konkretne. Wiem, że jest pan obok stoicyzmu dużym zwolennikiem Elzenberga, który również stoicyzował przez całe swoje życie. Jak pan odnosić się do jego krytyki tej filozofii, ale też recepcji? No to jest
To jest, no tak, to ja może powiem tak od zera. Henryk Elsenberg, 1887-1967, autor takich książek jak Kłopot z istnieniem, Próby kontaktu i innych. Jest jednym z filozofów polskich, których najbardziej chyba szanuję, pewnie najbardziej. I jest takim trochę, może niezapomnianym, ale no nie jest jakoś tak, jest tak z drugiego rzędu trochę. Trochę mniej ma fejmu niż mieć powinien. Do jego krytyki stoicyzmu jakby trudno się odnieść w tym znaczeniu, że to jest bardzo skomplikowana relacja. Tak? Znaczy on z tym stoicyzmem miał wiele do czynienia przez całe życie. I na różne sposoby, jakby no jego krytyka stoicyzmu w książce o Marku Aureliuszu z lat 20. minionego stulecia, a jego refleksje z lat 60. z Kłopotu z istnieniem, to są różne rzeczy. Natomiast ja powiem tak, w tym co robię, ja się starałem w znacznej mierze jakby inspirować tą jego krytykę, tak? Znaczy przekuwać ją w korzystniejszą interpretację tego stoicyzmu, czyli konkretnie rzecz biorąc, na to, co on na przykład pisał o właśnie w swojej książce Marku Aureliuszu, gdzie na przykład mówił, że Marek Aureliusz trochę wylewa dziecko z kąpielą, bo likwidując źródła cierpienia, likwiduje też źródła radości, albo że właśnie osuwał się w trochę takie niedziałanie paradoksalnie, no to ja staram się właśnie ten stoicyzm tak ujmować, żeby uciekać od tego, tak? Znaczy, że tam, gdy ta krytyka jest słuszna, no to staram się brać ją za dobrą monetę i właśnie ten stoicyzm reformowany konstruować tak, żeby pokazać, no, że to nie musi tak być, tak? Znaczy, że w stoicyzmie chodzi właśnie o ten... mówiąc krótko, chciałem przejść przez tą krytykę tak, żeby pokazać, że stoicyzm może, że możemy go wykorzystać i możemy w tej reformowanej wersji wyjść z tego trochę obronną ręką. O, w ten sposób. Dobrze, to jak już mówi się tu cały czas, pojawia się to słowo reformowany tak. I zastanawiałem się, czy to reformowany, tam też piszesz o Lutru, że no może nieważne, może nie o to chodzi, tylko słowo reformowane to jest jakby czasownik tak jakby nie zreformowany, a reformowany cały czas to się odbywa, więc no jest jakiś proces. To oznacza, że dalej będziesz zmieniał go, swoją teorię, bo teraz o co innego chciałem zapytać. Wiem, że to też pewnie ma jakiś sens, że ta osoba musi się reformować, ale... Czy ty osobiście będziesz zmieniał tą teorię, tak? Czy... Ja nie, już odpowiadam. Super, to dokładnie dochodzi, tak? Znaczy, że to jest pewien proces. Ja nie uważam, na obecnym etapie nie uważam tego za teorię, którą można, wykuć, a którą można, nie wiem, zdać, albo którą później można, zmieniać, tak? Raczej chodzi mi o to, że to jest pewien proces, pewien sposób myślenia, który ja staram się stosować do różnych rzeczy, zdarzeń, osób i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale który nie jest żadnym zamkniętym systemem, tak? Czy żadną zamkniętą teorią. W pewnym sensie taką teorią czy elementarzem była Sztuka życia według stoików, czyli ta książka sprzed 10 lat. Natomiast ta książka obecna jest raczej takim zdawaniem, zdawaniem relacji z pewnego procesu, no co w jakimś stopniu może być nawet ciekawsze, tak, niż zamknięta teoria. Dobrze, to kolejne pytanie, to jest takie bardziej proste, natury życiowej. Jak wstaję z rana, to czasami o 8 się budzę, nie mogę wstać, później wstaję o 10, później o 10 ledwo wstaję, o 12 w końcu wstaję. Tak. Co by stoicy powiedzieli, jakby tutaj miałbym sobie dać radę, bo mówimy o praktyce, tak schodząc na ziemię, co bym miał sobie zrobić, żeby wstać wcześniej? To jest pytanie raczej od strony medycyny niż w kontekście medycyny, A jest jakiś trik, żeby zmusić swoją wolę dzięki... Przede wszystkim też musisz sobie uświadomić, że nie jesteś sam. Bo po pierwsze na przykład ja też mam problemy z porannym wstawaniem, od COVID-a chyba mi się jakoś tak, w sensie nie od choroby, tylko od czasów pandemicznych, jak się to wszystko pozmieniało, w sensie życie się pozmieniało, to jakoś tak wstawanie rano już nie przychodzi mi łatwo. Po drugie Marek Aureliusz też miał trochę problemy, nie tyle może z budzeniem się, co z takim ze zmotywowaniem się, jak to się brzydko mówi, do dnia. Jest taki słynny kawałek, to jest chyba Księga
czwarta albo piąta punkt pierwszy w rozmyślaniach, że właśnie jak wstajesz z łóżka, to sobie pomyśl, że spotkasz ludzi, którzy będą niewdzięczni i tak dalej, tak długo taką litanię wymienia. Czyli jakby ten motyw, że się jest zniechęconym, jakimś takim no nie bardzo pozytywnie nastawionym do nadchodzącego dnia, postaw się w towarzystwie najlepszych, którzy nie w moim, ale w towarzystwie Marka Aureliusza. I to jest taki, robię tu zgrabny wybieg w stronę tego, że jest taka technika stoicka, która się nazywa nigdy nie jesteś sam, tak? Że możesz zawsze się pocieszyć, że nawet Markowi Aureliuszowi się zdarzały z tym problemem i to jest bardzo duże pocieszenie. W naszych dzisiejszych realiach internetowych... Ale to jest porównywanie się. A, dobry, to dobra uwaga, ale to właśnie nie jest porównywanie się, no bo porównywanie się, to zależy to wszystko od intencji. Jeżeli się zestawiam z kimś i moją intencją jest ustalić, kto jest lepszy, kto jest gorszy, no to jest porównywanie się i tego robić nie należy. To często podświadomie robimy, trzeba się bardzo na to uważać. Natomiast jeżeli moją intencją jest znalezienie kogoś, właśnie mam problem z rannym wstawaniem, no to że znaleźć kogoś, kto też miał z tym problemy, no to już co innego, tak? To jest zupełnie inna intencja i to stoicy jak najbardziej zalecają, tak? I mówią właśnie, no, że w żadnym nieszczęściu, no to nie jest nieszczęście, to jest pewna jakaś taka niedogodność czy problem, no w żadnym problemie nie jesteśmy sami, bo zawsze znajdą się ludzie, którzy byli w tym samym, co my. No i to oczywiście jest jakiś tam... Ale to mnie doprowadziłoby do refleksji, no to w takim razie, skoro są gorsi, ja nie jestem wcale, to może dalej będę sobie leżał w tym łóżku. I... No, ale oni jednak wstawali, tak? A jednak... O to chodzi, tak? Bo to nie jest wspólnota tych, którzy się... To będzie może dobre powiedzieć. To nie jest wspólnota tych, którzy się, wiesz... położyli i nigdy więcej nie wstali. To jest wspólnota tych, którzy no jednak usiłowali się podnieść, tak? I to jest ta fundamentalna różnica. No. I jak już jesteśmy przy tego typu pytaniach, to na czacie jest osoba od Biomasa, pyta, czy stoika można obrazić? Jeżeli tak, to jak? Znaczy, to jest pytanie do ciebie, bo piszesz też o hejcie tam. I... To zależy, czy pytasz mnie, czy chcesz obrazić mnie, czy chcesz obrazić no, stoika jakiegoś idealnego, tak? No bo odpowiedź jest taka, że no, stoik ten idealny, no to nie da się go obrazić teoretycznie, no bo on jest zupełnie poza wszystkim. No tylko, że w życiu nie ma takich stoików idealnych i częścią stoicyzmu jest w ogóle zdawanie sobie sprawy, że nie ma idealnych stoików, tak? O tym oni też wyraźnie piszą. Seneca pisze, że no on to jest, że Katon ileś tam wieków wcześniej, no to był idealnym, doskonałym stoikiem, a on Seneca jest tylko nędznym plagiatorem i coś tam sobie delikatnie próbuje. Więc jakby ta świadomość, ta skromność jest jak najbardziej cechą stoicyzmu zapisaną od początku. No słuchaj, w praktyce to jest pytanie, bo jakby ja faktycznie piszę w książce o hejcie internetowym i o sposobach reagowania na... Tam piszesz tak, że ten hejt trochę tak jakby wzmacnia ciebie, tam innego słowa użyłeś, ale stoika w sensie uczy właśnie takiego spokoju, pogody ducha właśnie. Bo są różne rodzaje, tak? Jakby to w internecie możemy spotkać z takim hejtem no całkowicie nieproduktywnym, czyli takim czysto, no czysto negatywnym jadem, który ma tylko nas zniszczyć. No i od takiego po prostu trzeba uciekać, tak? Zbanować, nie zaglądać. Jakby no tutaj jakby nie ma o czym gadać. Natomiast często jest tak, że możemy się tego czy owego nauczyć, tak? Ja dostaję, no jako osoba no, publicznie się tym zajmująca, dostaję bardzo dużo różnych wiadomości, maili i tak dalej. Większość z nich jest bardzo pozytywna, niektóre nie są pozytywne. No i staram się nawet z tych niepozytywnych, z takich niepozytywnych rzeczy też można się nauczyć choćby jakby optyki drugiej strony, tak? Czasami się łapię na tym, że no ktoś coś pisze tam nie do końca miłego, no ale wiem, że on tak naprawdę nie to chciał powiedzieć i sobie zadaję pytanie, jaki tu właściwie jest komunikat. Podejrzewam, że to za te książki dostało się, tak? Ja wiesz, właśnie nie, tak? To, nie? Jak to? To właśnie nie działa w ten sposób. Proszę. Nie, to nie jest tak, że ja napisałem jakiś tam, wiesz, satyryczny esej o Polakach, to Polacy na mnie zaczęli... Zupełnie nie działa to w ten sposób. Raczej miałem, po tych książkach miałem bardzo dużo takich, no, że faktycznie to jest trafne, faktycznie to są wady. Raczej to, o czym teraz mówimy, to są raczej takie rzeczy związane po prostu, wiesz, z obecnością w internecie i z tym, jak to funkcjonuje w tych mediach społecznościowych, gdzie no każdy, kto ma jakiś tam, wiesz, following,
czy zasięg, czy każdy, kto coś... W ogóle to jest takie prawo życia ludzkiego, że każdy, kto coś robi, no ten się spotka z jakimś hejtem, czy jakimiś tam, wiesz, niefajnymi uwagami. Tak. A ja osobiście, jako ja, no się spotykam w ogóle bardzo mało. To się tak naprawdę bardzo rzadko zdarza. Natomiast oczywiście, jak się zdarza, no to trzeba starać się nie brać do siebie, jakby nie... To jest taka ogólna zasada, tak? Że jeżeli ktoś ci coś niemiłego powie, no to w takim fundamentalnym, głębokim sensie, teraz wracamy do słowa narracja, no nie powinniśmy wkładać tego w naszą narrację, tak? Znaczy, jeżeli ja usłyszę, że jesteś głupi, no to okej, fajnie. Jeżeli natomiast to zacznie być częścią opowieści mojej o mnie samym, no, że faktycznie mówię, że jestem głupi, no to wtedy mam problem, tak? I to trywialne, ale trochę na tej zasadzie działa. Z jednej strony to jest takie mindfulnessowe trochę, tak? To znaczy, że wiesz, dać usłyszeć, że ten komunikat jesteś głupi, no i niech on sobie popłynie. Jeżeli ja go wezmę ze sobą, przyczepię się do niego, to już dużo gorzej. No i to taka byłaby tu, myślę, nauka. Dobrze, to jak już wspomniałem o tych książkach, to myślę, że w sensie chodzi mi konkretnie teraz o tą książkę My Fajne Polace, to tak. Zaczynasz piękny rozdział, jest podpierdolka polskim small talkiem. To jest pojęcie, które zrobiło w pewnym sensie, nie wiem, czy ci się tak nie wydaje, karierę taką internetową, że ludzie zaczęli go częściej używać. No, tak, i jestem bardzo zadowolony z tego. Tak. Ja się zastanawiałem, bo może tak najpierw, co to jest w ogóle podpierdolka, bo tutaj sam autor, to ja nie będę się starał streścić tego, a druga rzecz, czy jest jakaś koncepcja socjologiczna, czy coś podobnego do podpierdolki, czy to jest czysto autorski pomysł, czy jest jakieś pierwsze pojęcie, które ci się z tym skojarzyło? I... Jest pojęcie mikroagresja. Mhm. Microaggression po angielsku, które znaczy coś chyba trochę podobnego, aczkolwiek wydaje mi się, że mikroagresja jest jednak większa, tak? W sensie, że to jest bardziej agresywna. Podpierdolka jest takim bierną agresją, a tak naprawdę no, czymś w rodzaju. Generalnie to jest tak. To jest moje autorskie pojęcie. Mhm. W którym chcę wyrazić coś, co jest, no nie chcę powiedzieć, że typowo polskie, bo na pewno w innych krajach też jest, tylko po prostu ja mieszkam w Polsce, więc Polskę znam. To jest taki, bo to nie jest tak, że to jest taki specyficzny rodzaj biernej agresji w ten sposób, mhm. Tak? Bo to jest jakby węższe pojęcie i to jest takie coś, co się spotyka, no tam są te przykłady na samym początku książki, czyli na przykład jak ktoś mówi, że no przytyło się trochę, tak? W sensie, że ktoś ci widzi i mówi, o trochę się przytyło, no to jest taka wypowiedź, z którą trochę nie wiadomo co zrobić, tak? Ja w tym sensie nazywam to podpierdolką, że ona no robi taki, wiesz, mindfuck z mózgu, tak? Ona z jednej strony intencja jest niby pozytywna, tak? Znaczy ktoś chce ci żartobliwie zwrócić uwagę. Wreszcie posprzątałeś w tym pokoju. Coś takiego, tak? Nie, właśnie wreszcie posprzątałeś w tym pokoju. To nawet nie powie, to jest taka, to nawet nie jest, to jest taka bardzo delikatna, tak? Podpierdolka pełna to by była, ty nigdy nie sprzątasz w tym pokoju, tak? Coś takiego. Podpierdolka to jest ten sposób powiedzenia, kiedy jakby niby, to nie jest jakby jawny atak, tylko to jest taka sytuacja, w której no niby mówimy coś z troską, tak? Niby na przykład, no ten wspaniały przykład, znaczy straszno wspaniały, znaczy straszny w treści, ale wspaniały w tym, jak dobrym jest przykładem, że jeżeli powiesz babci, jakim jesteś odmieńcem, to ją zabijesz, tak? Była tam kampania przeciw homofobii, no były takie plakaty, tak? Mhm. Jakby znów, z jednej strony jest to niby troska o tam babcię, a z drugiej strony jest to komunikat, z którym kompletnie nie wiadomo co zrobić, to jest kompletnie agresywne. Więc jakby podpierdolka to jest taki typ bierno-agresywnych wypowiedzi, które niby są z troską powiedziane, ale niby na poziomie intencji, ale na poziomie konkretnej treści no są nieprzyjemne, ale zarazem no są takie bardzo dziwnie ustawia to rozmowę, tak? Że ja dostaję taki komunikat, no i wtedy nigdy nie wiesz, co zrobić. Tak? Znaczy nie, że ja nie wiem, bo ty nie wiesz, tylko że to jest istota podpierdolki, że to ustawia tak rozmowę, no, że kompletnie nie wiadomo, jak się do tego odnieść. Bo jeżeli... Oto nasz filozof, a ty filozofie, coś takiego ostatnio słyszałem i na no Wigilia. Coś takiego, tak, że jakby, że właśnie nie wiadomo, jak odpowiedzieć, tak? No bo jeżeli
to jest takie, wiesz, plausible deniability, tak? Że jeżeli odpowiesz na to na pełnej, no, z pełnym jakby rozmachem, czyli powiesz, ja sobie nie życzę mnie krytykować, wyśmiewać się ze mną i tak dalej, i tak dalej, no to ta osoba powie, ten kto użył tej podpowiedzi, no przecież to był tylko żart, to się nie liczy. Z drugiej strony jakby wyjdzie źle w rozmowie. Jeżeli z kolei uda, że nie słyszałeś, czy obrócisz w żart, no to jakby ten jad się w ciebie wsączy, tak? Bo to są te złe emocje. I z podpierdolką jest tak, że no, mam nadzieję, że się udało to wyjaśnić. I z podpierdolką jest tak, że, no, że jest bardzo takim toksyczną trucizną, tak? Jest bardzo rzeczą niefajną jej stosowanie, bo ona właśnie te rozmowy tak podminowuje, sprawia, że nie wiadomo, jak ona się ma dalej toczyć. No jest niestety dość powszechna ciągle, ale też mam wrażenie, że jest jej mniej, tak? W sensie, że ewidentnie młodszy, statystycznie ktoś młodszy, tym jest większa szansa, że już nie będzie tego używał czy nadużywał, tak? Mówiąc krótko, stosowanie podpierdolki często jest takim boomerskim zachowaniem. I tu to jakby 5 lat temu wyszła ta książka, w której był ten esej. No i tu myślę, że to się zmienia na plus, tak? To znaczy, że widać pewną zmianę, zwłaszcza wśród młodszych ludzi, że tej podpierdolki się używa mniej, no i że coraz więcej ludzi reaguje na to w jedyny możliwy, jedyny sensowny sposób, czyli mówi, że no nie życzy sobie takich komunikatów albo po prostu, że nie rozumiem, co chcesz powiedzieć, więc się nie odniosę. Ja się zastanawiałem też, czy to jest jakoś związane ze stoicyzmem, z nowym stoicyzmem, który nie, promujesz? Nie, trochę tak, trochę nie, znaczy nie jest stricte, natomiast oczywiście da się pewne, wiesz, no w stoicyzmie chcemy, wiesz, no sensownej komunikacji, tak? To znaczy ze stoickiego punktu widzenia, jeżeli ja chcę coś zakomunikować w drugiej stronie, ale zarazem, bo podpierdolka wyraża zarazem sympatię i jakby ukłucie, tak? W sensie zarazem sympatię, ale też jakieś tego. No to nie ma sensu, tak? To znaczy ze stoickiego punktu widzenia to nie jest racjonalna komunikacja, no bo ona przekazuje dwie sprzeczne emocje, no czego byśmy nie chcieli. Natomiast też w drugą stronę, no właśnie dlatego podpierdolka jest takim niefajnym narzędziem retorycznym, że nie bardzo wiadomo, że jakby jest naprawdę trudno na nie odpowiedzieć, tak jak już starałem się mówić, tak? Albo odpowiadasz, biorąc to literalnie i wtedy ktoś ci może powiedzieć, że przesadzasz i że jakby nadmiernie reagujesz, albo no jakby nie dajesz po sobie poznać, no ale wtedy i tak wcieka w ciebie ten niedobry podpierdolkowy jad, tak? Więc w tym sensie no to ze stoicyzmem jak najbardziej ma związki. To ja mam takie pytanie już natury językowej, bo ciągle mówi podpierdolka, bo tam jest to l miękkie, a czy to czasami mówią, bo ja mam wrażenie, że mówisz podpierdółka. Nie, ja mówię podpierdolka, bo to faktycznie zwrócono mi też na to uwagę, że jest takie słowo... Podpierdółka i to się myli, ale... Powiedziałeś też podpierdołka, ale l. Nie wiem. Znaczy, bo to tutaj jakby mój zamysł był taki, żeby wziąć takie słowo, które jest z pogranicza takiej pełnej poprawności, jakby to nie jest słowo, które istniało przedtem w... Nie, bo wiem, chyba jakby słowo, które istnieje, że podpierdółka czy popierdółka, tak, które tak, oznacza coś nieznaczącego, jakiś taki duperel, coś, co nie jest ważne, no to mi chodziło właśnie o coś innego, tak, że podpierdolka w znaczeniu kogoś podpierdolić, ale lekko, tak, że jakby przywalić się do kogoś, czyli podpierdolić, ale lekko, tak, dlatego właśnie z tym zdrobnieniem, bo to na tym właśnie polega cały ten mit, tak, że, znaczy ja w ogóle uważam, że komunikacja klarowna i jasna jest komunikacją, no nie chcę powiedzieć, że jedyną słuszną, ale że jest naprawdę dobra, tak? Dobrze robi dla psychiki, jest dobra dla jednostki, dla społeczeństwa i dla wszystkich. A podpierdolka jest czymś, co z założenia chce robić co innego, tak? Z założenia chce być bierne, agresywne i to jest taki trochę, no jest to bardzo problematyczne, tak? I tutaj ja się, generalnie historia podpierdolki jest taka, no że po prostu mnie przez lata to wkurzało i w końcu wybrałem taką drogę, że po prostu to opisałem i nie chcę oczywiście mówić, że dzięki temu esejowi podpierdolki jest mniej na świecie, no to raczej jest tak, że inni ludzie też zaczęli na to zwracać uwagę i po prostu mniej zaczęli, być może no, młodsze pokolenia mniej to stosują, ale nazwanie czegoś i jakby zamknięcie pod jakimś hasłem, no naprawdę też dużo, dużo robi i zmienia sytuację.
Tak, to jest świetna analiza. No, tak jak wszyscy zauważyli, bardzo trafne. Jeszcze nie spotkałem się z żadną osobą, która by mi powiedziała, że tak nie jest, a jak komuś opowiadam, o tak, 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 Boże, no ja właśnie. Codziennie mam to z rodziną, Boże, ja coś tam ten. I ja później znów no zacząłem właśnie. To słyszeć, ale czasami już zacząłem specjalnie mówić i później mówię, to jest podpierdolka, uwaga, teraz będzie podpierdolka. No tak, ale to tak, tak działa, tak? To już ironia taka. To tak trochę działa, tak, że właśnie pytasz o kontakty rodzinne i tak dalej, to tak działa, że jedyną strategią, która może coś naprawić w takich komunikacjach, no jest właśnie diagnozowanie, tak? Jeżeli komuś powiesz, no tu zastosowałeś podpierdolkę, nie chcę iść w tą stronę, to może jakby przerysowuję, czy nie tymi słowami, ale to jest jedyna strategia, tak? Że jakby pokazujesz, i zwłaszcza jak jest ta nazwa, tak? Dlatego ta nazwa jest kluczowa. Ja chciałem, żeby ona była taka trochę dowcipna, wpadająca w ucho i tak dalej. Jak jest nazwa, no to właśnie jest coś, że możesz się do czegoś odwołać, a nie jest, że tobie się wydaje, że jesteś przewrażliwiony czy whatever, tylko jest pewne konkretne zjawisko, którym tutaj przylepiasz i mówisz, że stop, że to ci nie podoba. Tak. Jeżeli komunikację, na przykład z rodziną można naprawić, no to tylko w ten sposób. Niektórych relacji no niestety no się nie da naprawić, bo tak jak mówiliśmy wcześniej, to jest zawsze odbijanie piłeczki. Jeżeli ta druga strona czysto złośliwie mi odbija tę piłeczkę zawsze w moją stronę, no to tutaj jak z Putinem, tak? W sensie to nie czy z tymi Rosjanami, tak jakby nie widzę możliwości no jakby nadziei na naprawę. Dobrze, miejmy nadzieję, że jakoś to się naprawi siłą rzeczy i przemocy wojennej. Przepraszam, że tak ten... Ale to zmierzamy do końca. Ja tak patrzę jeszcze na czat, czy tu coś jeszcze było. Tak, chyba największe pytania przeczytaliśmy. Reszta to już tutaj komentuję inne jakieś rzeczy. Dziękuję bardzo za to, że oglądaliście nas. Dziękuję ci, Piotrze, za to, że zaproponowałeś. Dziękuję ślicznie. I że tak powiem, ostatnie spotkanie. Słowa dzisiejszego spotkania. Czy chciałbyś coś jeszcze powiedzieć, zaprezentować? Ja tylko powiem jeszcze raz, że to spotkanie było poświęcone generalnie wydaniu tej książki, ale mówiliśmy także o innych rzeczach. Tak, nie, słuchajcie, linki znalazły się w opisie. Tak, ja ze swojej strony przypomnę, bo mamy styczeń, tak, że jest kalendarz. Estetycznie ukompletowany kalendarz, znaczy stanowiący estetyczny komplet kalendarz do książki, który również polecam na stronie piotrsankiewicz.pl i na tych linkach możecie je zobaczyć. Ja nie chcę takie ostatnie słowo jak w sądzie. Nie, ja myślę, że wiesz, że to było bardzo fajne spotkanie, które dzięki właśnie tym fajnym, trudnym często przecież na pytanie o egzystencjalizm, na pytanie o Hegla, to jeszcze jak już odpowiedziałem, na pytanie egzystencjalistów, to w ogóle się wycofałem rakiem. Trudne, fajne pytania. Mam wrażenie, żeśmy przemielili ten stoicyzm naprawdę nieźle i też dzięki twojemu właśnie takiej cierpliwemu młotkowaniu. Także ja myślę, że to było bardzo wartościowe, bardzo fajne spotkanie. Nie mam tu potrzeby, żeby nagle powiedzieć, a tak w ogóle to stoicyzm to jest co innego. Tak, tak. Myślę, że jeżeli ktoś przetrwał ze stoicką cierpliwością te półtorej godziny, to naprawdę jest pewien wgląd już stoicyzm ma. Chociaż może jedną tu rzecz dorzucę, jeżeli posłuchacie innego stoika, to może być zupełnie inaczej przedstawione, bo stoicyzm to nie jest właśnie putinizm, zamordyzm, że jest jeden przekaz, który ma dla wszystkich być aktualny, tylko można na różne sposoby naprawdę interpretować i w różne strony iść. To, co ja przedstawiam, to jest moja interpretacja, jestem też otwarty na inne, dlatego właśnie te pytania były bardzo ciekawe. Dobrze, to czekamy na kolejną książkę i tam, gdzie będzie odpowiedź na związki z egzystencjalizmem, z Heglem. Ale egzystencjalizm, ktoś mi już, to nie jest pierwszy raz, jak na egzystencjalizm słyszę, ja jak podpisywałem jeden z egzemplarzy promocyjnych, to tylko teraz wyleciało mi nazwisko z głowy, to właśnie dziewczyna bezpośrednio zgłaszała, że ona właśnie egzystencjalizm, że ona chce zostawić ze stoicyzmem. Jeżeli to jest jedna i ta sama osoba, to się okazuje, że dalej nie wiem, muszę naprawdę przykminić ten problem. Dobrze, to dziękujemy, dziękuję jeszcze raz. Do zobaczenia na następnym streamie, a my tu jeszcze raz pożegnamy się. Pa, pa.